Czy zastanawialiście się nad sensem życia? Dlaczego istniejemy? Skąd pochodzimy? A co najważniejsze, co się z nami stanie po śmierci? Seminarium to poświęcone jest zagadnieniu wieku Ziemi. Dr. Hovind przedstawi dowody na to, że Ziemia wcale nie powstała miliardy lat temu. Potwierdzają one informacje z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata w ciągu 6 dni. Witam, mam na imię Eric. Mam nadzieję, że to, co usłyszycie, zrobi na was wrażenie. Wiek Ziemi. Nazywam się Kent Hovind. Przez 15 lat byłem nauczycielem fizyki. Od 14 lat prowadzę seminaria poświęcone stworzeniu świata, teorii ewolucji oraz dinozaurom. Nie lubię niedomówień, dlatego powiem, w co wierzę, abyście wiedzieli, o czym będzie moje seminarium. Wierzę, że Pismo Święte jest nieomylnym, natchnionym słowem Boga. Przy okazji, Biblia to skrót od słów podstawowe instrukcje przed opuszczeniem Ziemi. Zalecam jej czytanie, gdyż odchodzi się na długi czas. Musicie być pewni, że podążacie we właściwe miejsce. Moim obowiązkiem jako chrześcijanina jest udzielić odpowiedzi każdemu, kto pyta o źródło mojej nadziei. W okresie ostatnich 200 lat chrześcijanie nie potrafili poradzić sobie z argumentami sceptyków i ateistów. Pozwoliliśmy, by teoria ewolucji weszła do programu nauczania i wpłynęła na system prawny oraz sposób naszego myślenia. Celem tego seminarium jest zwiększenie waszej wiary w Słowo Boże, nawrócenie osób, które nie są jeszcze zbawione. Zmotywowanie osób wierzących do podejmowania działań dla Boga. Teraz wiecie, w co wierzę. Ostrzegam, że odwołam się do każdego rodzaju grzechu wspomnianego w Biblii. Dlatego prawdopodobnie co najmniej raz nadepnę na czyjś odcisk. Zalecam buty ochronne lub gotowość do cofnięcia nogi. To nie jest moja żona. To tylko jej zdjęcie. Jesteśmy razem 30 lat. Mama opowiadała mi, że tuż po urodzeniu wzięła mnie na ręce, złożyła moje rączki do modlitwy, mówiąc: Panie, proszę Cię, daj mu dobrą żonę. I mówię wam, on to uczynił. Jak dotychczas jest wspaniale. Szczerze doceniam moją żonę, jest pianistką. Ja też kiedyś grałem na pianinie, co wywoływało nieznośny ból pleców i musiałem przestać. Oczywiście żartuję. Mamy trójkę dzieci, mieszkamy w Pensacoli na Florydzie. Nasze dzieci mają 24, 25 i 26 lat. W naszych stronach nazywamy to planowaniem rodziny. Popatrzmy. Eric jest ewangelistą, dużo podróżuje i wykłada na temat stworzenia świata. Jego żona pracuje w naszym dziale finansowym. Dzięki nim w 2002 roku zostałem dziadkiem. Następnie mój syn Kent, siedzący za jedną z kamer. 4 miesiące temu on i jego żona uczynili mnie podwójnym dziadkiem. Kent pracuje w dziale montażu materiałów filmowych, a ona w naszej księgarni. To moja jedyna córka. 2 lata temu znalazłem kogoś, kto przejął opłacanie jej rachunków. On zajmuje się działem logistycznym, a ona jest moją sekretarką. Jak widać, nie tylko wierzymy w nepotyzm, ale praktykujemy go. Cała szóstka pracuje z nami i jesteśmy z nich bardzo dumni. Oto kolejna część naszej działalności. Dinozaurowy Park Przygody. Jeśli będziecie w Pensacoli, musicie odwiedzić to niezwykłe miejsce. Miałem już dosyć tych wszystkich muzeów uczących teorii ewolucji i postanowiłem założyć ośrodek uczący o stworzeniu świata. Odbywają się tam zajęcia ruchowe, jest muzeum oraz park rozrywki.
Dzieci uczą się o dinozaurach oraz o tym, jak być bliżej Pana Jezusa. W drugim roku po otwarciu zanotowaliśmy 10 tysięcy zwiedzających. Ludzie zainteresowani tym parkiem przyjeżdżają z całego świata. Dlatego chcemy przyczynić się do tworzenia podobnych w całym kraju. Bóg powinien odebrać chwałę za swoje stworzenie. Finansują nas ludzie, którzy kochają Boga i dlatego nam pomagają. Kiedy zaczynałem 14 lat temu, powiedziałem Bogu: Panie, nie chcę chronić mojej pracy prawami autorskimi ani pobierać opłat za seminaria czy rozsyłać listów z błaganiem o pieniądze. Wycofam się, jeśli nie zapewnisz mi dochodów. To proste. I Bóg porusza ludzi, którzy przysyłają nam pieniądze. To trwa już około 15 lat i jest niezwykłe. Moje seminaria nie są chronione prawami autorskimi, więc możecie je kopiować i rozprowadzać pomiędzy znajomymi. Oczywiście wolimy, żebyście je kupowali, ale jeśli chcecie je kopiować, to bardzo proszę. To niesamowite, w jaki sposób rozwinęła się ta służba, która powstała z niczego. Przejdźmy teraz do seminarium. Istnieją cztery ważne pytania, na które próbują odpowiedzieć wszystkie religie, nie wyłączając ateizmu, który też jest religią. Jak bowiem udowodnić nieistnienie Boga? Trzeba w to uwierzyć. Oto one. Kim jestem, skąd pochodzę, po co żyję oraz dokąd się udam po śmierci? Odpowiedzi będą uzależnione od tego, w jaki sposób postrzegamy świat. Istnieją dwa poglądy. Niektórzy mówią: wiesz, wielki wybuch uczynił wszystko z niczego. To jest humanistyczny pogląd na świat. Inni natomiast mówią: cóż za wspaniały projekt. Musiał to wszystko wymyśleć jakiś projektant. To jest pogląd kreacjonistyczny. Poglądy te są całkowicie sprzeczne. Jeden z nich jest błędny, a ja uwielbiam wskazywać, który z nich. Często biorę udział w debatach uniwersyteckich. Do tej pory przeprowadziłem ich już 77 i nie mogę doczekać się następnych, choć trudno mi znaleźć nowych przeciwników. Ludzie niechętnie bronią koncepcji, że wszyscy powstaliśmy ze skały sprzed ponad 4 miliardów lat. Uważam, że teoria ewolucji jest nie tylko głupia, ale przede wszystkim niebezpieczna. Jeśli teoria ewolucji jest prawdziwa, to jak odpowiada na cztery podstawowe pytania? Kim jestem i jaka jest moja wartość? Zakładając, że teoria ewolucji jest prawdziwa, wasza wartość jest równa zeru. Jesteście tylko protoplazmą, która osiadła na plaży. Nie macie żadnej wartości. Jesteście częścią problemu, ponieważ zanieczyszczacie środowisko. Im więcej się was pozbędziemy, tym lepiej. Tak jest, jeżeli ewolucja jest prawdą. Skąd pochodzę? Jeśli ewolucja ma rację, wszyscy powstaliśmy z kosmicznego beknięcia sprzed 20 miliardów lat. Jaki jest cel życia? Jeśli ewolucja jest słuszna, to życie nie ma żadnego celu, więc możecie robić, co chcecie. Dokąd udam się po śmierci? Jeśli ewolucja ma rację, to naszym końcem jest trumna, w której przetworzymy się w robaka albo roślinę. Jednak Biblia mówi: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jeżeli jest to prawda, to otrzymamy całkowicie inny zestaw odpowiedzi na nasze pytania. Poza tym powinniśmy dowiedzieć się, kim jest Bóg, poznać Jego wolę i ją wykonywać. Tego właśnie diabeł nie lubi. Rzekł do biblijnej Ewy: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Czy zauważyliście, że pierwsze zdanie wypowiedziane przez diabła było pytaniem mającym zasiać wątpliwość w Słowo Boże? Jego taktyka jest niezmienna. Szatan chce, żebyś wątpił w Słowo Boże. Następnie rzekł do Ewy: na pewno nie umrzecie. W ten sposób nazwał Boga kłamcą. Trzecie zdanie było takie: gdy zjecie z drzewa, będziecie jak Bóg.
W tym tkwi sedno całej teorii ewolucji. Tutaj jest jej początek. To nie Darwin, ale szatan zapoczątkował ewolucję w ogrodzie Eden. On chce, żebyś myślał, że możesz stać się Bogiem. Tak, powstaliśmy z ameby i ewoluujemy. Stajemy się lepsi, silniejsi i mądrzejsi, aż pewnego dnia zaczniemy przemieszczać się po wszechświecie i odkrywać nowe cywilizacje, tak jak Star Trek. Ludzie pytają, czy sądzisz, że istnieją inteligentne formy życia na innych planetach? Odpowiadam, nie. Uczyłem w ogólniaku przez 15 lat i wiem, że nawet na naszej planecie nie ma wystarczająco dużo inteligencji. Szatan kłamie i nabrał już wiele osób. Mormoni nauczają, że jeśli jesteś dobrym Mormonem, to idziesz do nieba i stajesz się Bogiem. A jeżeli jesteś dobrą żoną Mormona, to też idziesz do nieba, tyle że wiecznie będziesz w ciąży. Moja żona nie chce tam iść. Znam kilka dobrych książek mówiących o tym, jak rozmawiać z Mormonami. Szczególnie polecam te, które są teraz na ekranie. Istnieje także strona internetowa, z której możecie zaczerpnąć wiele informacji o tym, jak dotrzeć z prawdą do Mormonów. Idea, że człowiek może być Bogiem, została wprowadzona przez diabła i zrodziła się w ogrodzie Eden. On powiedział, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Jak widzimy, diabeł chce być Bogiem. Jednak to stanowisko jest już zajęte. Dlatego jest wściekły na Boga. Jemu nie może nic zrobić, więc gnębi nas, gdyż jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Zastanawialiście się, dlaczego diabeł tak bardzo nas nienawidzi? Bo przypominamy mu Boga. Dlatego właśnie oszukał Ewę, mówiąc, że może stać się jak Bóg. Hitler mawiał, jeśli będziesz głosił kłamstwo wystarczająco długo, głośno i często, to ludzie ci uwierzą. Jeśli chcecie, żeby ktoś uwierzył waszemu kłamstwu, to musicie zrobić tak, jak dwójka moich braci. Kiedy miałem 6 lat, pewnego ranka, zbiegłem na śniadanie jako pierwszy i wziąłem ostatniego banana do mojego myśli. Wtedy moi starsi bracia zapytali, Kent, czy to jest ostatni banan? Tak. I jest mój, odpowiedziałem. Ilu z was ma starsze rodzeństwo? Znacie więc to wspaniałe uczucie, kiedy uda wam się ich przechytrzyć. Tamtego dnia udało mi się. Oni chcieli mojego banana. Mój brat powiedział, Kent, czy wiesz, jak powstają banany? Odpowiedziałem, nie. Skąd miałem wiedzieć? Miałem dopiero 6 lat. Badania dowiodły, że mózg do wieku 18-20 lat nawet nie zaczyna rosnąć. Powiedziałem, nie wiem, jak powstają banany. W południowej Ameryce hodują pająki, a gdy te umierają, ich odnóża składają się, a na nich rozwija się pleśń. Banany powstają ze spleśniałych odnóży pająków. Kłamiecie, chcecie tylko zjeść tego banana. Wcale nie. Przetnij banana i spójrz. Są tam czarne punkty, ślady po odnóżach. Przez 3 lata nie jadłem bananów. Okłamali mnie. Czy kiedykolwiek ktoś cię okłamał? Nie uwierzyłbym w to kłamstwo, gdyby nie te czarne kropki. Jeżeli chcesz uwiarygodnić kłamstwo, musisz je przyprawić odrobiną prawdy. Ta technika jest znana i stosowana w marketingu od lat. Łączy się dwie rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Tak zabija się szczury. Łączy się dobre jedzenie z trucizną. Czy wiecie, że trutka na szczury to w 99% całkiem dobre jedzenie? Jest w niej odrobina trucizny.
jednak doskonale zabija. Taką sztuczkę stosują w reklamach papierosów. Łączą je z kowbojami. Jaki jest związek między paleniem Marlboro a kowbojem? Czy wszyscy kowboje palą Marlboro? Nie. Czy jeśli zacznę palić Marlboro, to automatycznie stanę się kowbojem? Nie. Może będę śmierdział jak koń, ale nie stanę się kowbojem. Tak naprawdę to nikt nie pali. Papieros pali się sam, a osoba paląca jedynie wciąga dym. Uważam, że powinni zawrzeć trochę prawdy w reklamach. Powinni nadać swoim wyrobom rzeczywiste nazwy. Gnijące oddechy, bypassy, złośliwe raczki, wysysacze kasy. Oto prawda w reklamach. Podobną rzecz robią z piwem. Próbują skojarzyć sport z piciem piwa. Co ma piwo do sportu? Zwykle angażują umięśnionych zawodników i pokazują ich z puszką w ręce. Mówią, jeśli będziesz pić to piwo, szybko staniesz się dobrym piłkarzem. A Biblia mówi, że jeśli będziesz pił, zniszczysz sobie życie. Ile rodzin zostało zniszczonych przez alkohol? Ilu ludzi zginęło z powodu pijanych kierowców? Biblia ostrzega, nawet nie spoglądaj w kierunku trunku. Pewien człowiek zapytał mnie, nie lubi pan piwa? Odpowiedziałem, nie wiem, nigdy nie próbowałem. Mam 50 lat i nigdy nie wypiłem ani kropli. To znaczy, zażyłem kilka razy syropek. W takim razie, skąd pan wie, że jest niedobre, skoro pan nigdy nie próbował? Odpowiedziałem, mogę zadać panu pytanie? Czy kiedykolwiek podkładał pan głowę pod ciężarówkę? Skąd pan wie, że się panu nie spodoba, jeżeli pan nie spróbował? Nie trzeba próbować, żeby poznać, czy coś jest dobre, czy złe. Są na to inne sposoby. Technika mieszania prawdy z kłamstwem jest również stosowana w szkolnych podręcznikach. Moi drodzy, ja lubię naukę. Uczyłem w szkole przez 15 lat. Mam doktorat. Nie mam nic przeciwko nauce. Chciałbym poprosić dwoje dzieci, które lubią naukę. Pokażę wam, jak strzelać gumką w sposób naukowy. Podejdź tutaj. Poproszę jeszcze chłopca. Będziesz teraz gwiazdą telewizyjną. Jak masz na imię? Lindsay. A ty? Eric. Lindsay i Eric. Weźcie sobie po jednej recepturce. Zobaczymy, jak daleko strzelicie. Lindsay, zacznij. Około 8 rzędów. Teraz ty, Eric. 9 rzędów. Nieźle. Pokażę wam teraz naukowe podejście do strzelania gumką. Za chwilę zadacie mi pytanie składające się z trzech słów. Ja już wiem, jakie to pytanie. Popatrzcie. Ostatnie rzędy. A pytanie brzmi, jak to zrobiłeś? A nie mówiłem? Pytanie składa się z trzech wyrazów. Wiem, że niektórzy ludzie nie powinni uczyć się pewnych rzeczy. Ona mówi, że Eric jest jednym z nich. Skupcie się. Są dwie strony gumki. Jedna strona reprezentuje cielesność, druga duchowość. Większość ludzi poświęca taką samą uwagę duchowej i fizycznej sferze. Podobnie jak w strzelaniu gumką, to niewłaściwe podejście. Gdy naciągacie obie strony z taką samą siłą, to gumka podczas lotu walczy ze sobą. Cała energia pochłaniana jest na wewnętrzne turbulencje. Tajemnica uzyskania dużej prędkości polega na minimalizacji turbulencji. Zrobiłem coś, gdy nie patrzyliście. Naciągnąłem jedną stronę gumki mocniej niż drugą. W ten sposób napięta wiotka.
Gdy w odpowiednim momencie puścicie gumkę, będzie się kręcić w trakcie lotu, unikając turbulencji. Duch prowadzi ciało. Fascynujące jest to, że gdy stoję na podium, mogę trafić w każdego na tej sali. To świetne uczucie. Zrozumieliście? Proszę o klaski dla nich. Jest to jedna z 50 lekcji demonstrowanych dzieciom w naszym parku. Jak w naukowy sposób strzelać z gumki? Ludzie poświęcają zbyt dużo uwagi sprawom cielesnym, dlatego niedaleko zachodzą. Przestań skupiać się na ciele i polegaj na duchu, a zobaczysz, jak wiele możesz zrobić dla Boga. Na naszej stronie pokazujemy inne ciekawe doświadczenia. Sami widzicie, lubię naukę, nie jestem jej przeciwnikiem. Staram się tylko przestrzec przed trucizną, która jest w książkach. Jestem przeciwny tej części nauki, w której jest trucizna. Oto podręcznik do pierwszej klasy. Jest tam napisane, że od czasu powstania, przed 4,5 miliardami lat, Ziemia bardzo się zmieniła. Chwileczkę. Czy Ziemia ma 4,5 miliarda lat? Przekonamy się, że nie. Jeżeli jednak powie się to pierwszoklasiście, na pewno uwierzy. Dzieci uwierzą we wszystko, co im się powie. Pamiętacie historię bananów i spleśniałych odnóży pająka? W drugiej klasie mówią im, Ziemia od czasu powstania w trakcie 4,5 miliarda lat bardzo się zmieniła. W tym czasie na Ziemi ewoluowało życie. Słowo ewoluowało jest bardzo podchwytliwe. Odbyłem 77 debat na uniwersytetach i nauczyłem się je wygrywać w 5 pierwszych minutach. Gdy ktoś pyta, czy wierzysz w ewolucję, odpowiadam, co masz na myśli? Istnieje 6 różnych znaczeń tego słowa. Jedno z nich ma naukową definicję i sam w nie wierzę. Pozostałe 5 nie mają naukowego wytłumaczenia. Oni jednak składają je w całość jak transakcję pakietową i próbują ją sprzedać za jednym zamachem. Słuchając takiej definicji, można dać się nabrać. Pierwsze znaczenie mówi o kosmicznej ewolucji. Gdzieś tam w jakiś sposób powstał czas, przestrzeń i materia. Biblia odpowiada na to w 7 słowach. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Na początku. To definicja czasu. Czas ma 3 wymiary. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie można być w danym miejscu i być poza czasem. Na początku stworzył Bóg niebo. Niebo ma 3 wymiary. Długość, szerokość, wysokość. Materia ma 3 stany skupienia. Stały, gazowy, płynny. Trójca wszystkich trójc wyrażona w zaledwie 7 słowach. Nie można mieć jednego z tych wymiarów bez pozostałych 2. Jeśli mielibyście materię, a nie mielibyście przestrzeni, gdzie byście ją ulokowali? To musiało powstać jednocześnie. Teoria Wielkiego Wybuchu próbuje to wyjaśnić, ale jest wielkim niewypałem. Najpierw musiałaby nastąpić ewolucja kosmiczna. Po drugie, musiałaby zaistnieć ewolucja chemiczna. Jeśli teoria Wielkiego Wybuchu jest prawdą, wybuch wytworzyłby wodór i może trochę helu. Skąd wówczas pojawiłyby się pozostałe pierwiastki? Mówią, że przez syntezę jądrową. Dobrze, ale tym sposobem nie można dojść dalej niż do żelaza. Po trzecie, musiałoby dojść do ewolucji gwiezdnej, takiej, w której nastąpiłby rozwój gwiazd. Wiecie, że nikt do tej pory nie widział formującej się gwiazdy? Widzimy wybuchające gwiazdy, nazywamy je nowa lub supernowa, nikt jednak nie widział formującej się nowej gwiazdy. Pewien ateista powiedział mi, widzimy właśnie, jak tworzy się mgławica kraba. A ja mówię, nie, widzimy tylko coraz jaśniejszy punkt. Przypuszczacie tylko, że formuje się gwiazda. A tak naprawdę może to być obłok kurzu w kosmosie, który gdy zniknie, odsłoni gwiazdę. Nikt nie udokumentował powstania chociaż jednej gwiazdy, pomimo, że jest ich wystarczająco dużo, aby każdy człowiek mógł być właścicielem 2 bilionów. To te, o których wiemy. Czwarte znaczenie słowa ewolucja to ewolucja organiczna. W jakiś sposób, w jakimś miejscu życie wzięło swój początek z materii nieożywionej. Ewolucjoniści utknęli w martwym punkcie.
ciągle wierzą w abiogenezę, chociaż została zanegowana 200 lat temu. Są bardzo zacofani. Piąte znaczenie ewolucji określa makroewolucję. Ma ona miejsce, gdy zwierzę przemienia się w inny rodzaj zwierzęcia. Widzieliście kiedyś psa, który reprodukowałby nie psa? Mamy różne psy, jednak za każdym razem są to psy. Jest możliwe, że pies, wilk i kojot mieli wspólnego przodka. O to bym się nie spierał. Pozostają jednak tym samym rodzajem zwierzęcia. Rozumieją to już pięciolatki. Czy ktoś tutaj ma 5-6 lat? Tak, jak masz na imię? Sal? Sal, zapraszam cię do krótkiego quizu. Mamy tutaj psa, wilka, kojota i banana. Które z nich nie pasuje do reszty? Banana. Wspaniale, brawa dla Sala. Ten pięciolatek jest w stanie zrobić to, z czym profesorowie mają problem. W ich myśleniu wszystko jest tego samego rodzaju. Biblia mówi, będą się rozmnażać zgodnie ze swoim rodzajem, a nie zgodnie ze swoim gatunkiem. Książka Darwina mówi o powstawaniu gatunków, a to jest tematem naszego sporu. Musimy się skupić na kwestii powstawania rodzajów. To powinno być sednem naszego sporu. Rodzaj zwierzęcia wydaje na świat potomstwo, po którym poznajemy, jakiego jest rodzaju. Na przykład koni zebra mogą zrodzić potomstwo, ale już koni banan nie da rady. Ostatnim, szóstym znaczeniem ewolucji jest mikroewolucja. Nie lubię tego określenia, gdyż powoduje zamieszanie. Powinniśmy raczej mówić wariacje. W ramach jednego rodzaju mogą mieć miejsce bardzo dziwaczne zróżnicowania. Rozumiecie już fakt istnienia dużych i małych psów. Wariacje takie są potwierdzone naukowo. Nie powinniśmy nazywać tego zjawiska ewolucją. Podsumowując, pierwsze pięć definicji ma charakter religijny. To nie jest nauka. Nauczyciele w swoich przewodnikach są przymuszani, aby podkreślić, że Ziemia ma miliardy lat. Chcą, aby dzieci w to wierzyły. Mam staroświeckie podejście i jestem za tym, by na przyrodzie uczono nauk przyrodniczych, zjawisk, które możemy zaobserwować, zbadać, sprawdzić oraz zademonstrować. Przykładowo, z pierwszej zasady termodynamiki wynika, że materia nie może zostać stworzona ani zniszczona. Jeżeli materia nie może być stworzona ani zniszczona, to jak powstał świat? Przecież istniejemy. Nasuwają się dwa wnioski. Albo ktoś stworzył świat, albo świat stworzył sam siebie. Nie ma innych opcji. Albo ktoś musiał stworzyć świat. To wersja biblijna. Albo tak jak twierdzą humaniści, świat stworzył sam siebie. Jeżeli świat powstał sam z siebie, to jak osiągnął dzisiejszą postać? Diabeł musiał się długo nad tym zastanawiać, aż pewnego dnia wymyślił teorię wielkiego wybuchu. Gdy leciałem z Dallas do San Francisco, siedziałem koło profesora z Uniwersytetu Berkeley. Berkeley zdecydowanie nie jest szkołą biblijną. Zaczęliśmy rozmowę o stworzeniu i ewolucji. Tak się składa, że każdy, kto siada koło mnie, chętnie rozmawia na ten temat. Profesor powiedział, że wierzy w ewolucję. Ja mu na to, że tak przypuszczałem. Zapytałem, proszę mi powiedzieć, jak powstał świat? Odpowiedział, powstał z wielkiego wybuchu. Powiedziałem, naprawdę? To interesujące. On na to, jest pan nauczycielem fizyki, nie słyszał pan o wielkim wybuchu? Zapytał mnie. Odpowiedziałem, dużo słyszałem na ten temat, ale ja wierzę w inny wielki wybuch. Proszę mi powiedzieć, co pan wie o swojej teorii, a ja panu powiem, co ja wiem. Profesor rozpoczął słowo w słowo, zupełnie jakby czytał z podręcznika.
Około 18 do 20 miliardów lat temu cała materia we wszechświecie... Bądźmy ostrożni, to naprawdę sporo materii. Przy okazji, czy wiedzieliście, że słowo wszechświat pochodzi od dwóch słów łacińskich, uni i verse? Uni znaczy pojedynczy, a verse oznacza wypowiedziane zdanie. Żyjemy we wszechświecie, czyli pojedynczo wypowiedzianym zdaniu. Bóg powiedział, niech się stanie. Zatem cała materia we wszechświecie została zebrana w jeden bardzo gęsty i gorący obszar, który przypuszczalnie był mniejszy od kropki nad i w tej gazecie. Słucham? Cały wszechświat ściśnięty w jeden mały punkcik, mniejszy od tego w gazecie? Niesamowite. Ależ on musiał być ciężki. Jak się utrzymał w takim ściśniętym stanie? Jest więcej takich wyjaśnień. Na przykład w tym podręczniku jest napisane tak. Pewnego dnia cała materia i energia skurczy się ponownie do małego punktu, nie większego niż kropka na końcu zdania. Wtedy nastąpi kolejny wielki wybuch. Dzieje się tak co 80 do 100 miliardów lat. Czy wiecie, że ścięli drzewa, żeby to wydrukować? Podziwiam autora tego podręcznika, jest genialny. Czytamy w nim, nic rzeczywiście znaczy nic. Czytamy także, nie tylko materia i energia zniknęły, ale również czas i przestrzeń. Jednakże fizycy teoretyzują, że wszechświat powstał z nicości na skutek wybuchu. Że jak? Tak, dzieci, pewnego dnia wybuchła nicość i oto tutaj jesteśmy. To wszystko tłumaczy. Moglibyśmy wiele godzin dyskutować na ten temat. Polecam mój zestaw wykładów, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej. W magazynie Discovery z kwietnia 2002 roku jest napisane, w jaki sposób wszystko powstało. Wszechświat wybuchł z absolutnego zera i przyjął aktualną postać. Intensywnie się rozrastał i był wypełniany elementami, które pochodzą znikąd. Jak to możliwe? Zapytajcie Alana Gutta. Jego teoria wyjaśni wszystko. Alan Gutt powiedział w Scientific American, obserwowalny wszechświat powstał przypuszczalnie z nieskończenie małego obszaru. Po grecku oznacza to kropkę. Powiedział też, możemy się skusić i pójść o krok dalej, twierdząc, że cały wszechświat wyewoluował dosłownie z niczego. Nieźle. Powstaliśmy z kropki, a kropka z niczego. Nazywają to nauką ścisłą i wydają publikacje naukowe na ten temat. Ja nazwałbym to baśnią i wyrzucił na śmietnik. Zapytałem profesora, co dalej działo się z pana kropką? Odpowiedział, że około 20 miliardów lat temu wszystkie cząstki we wszechświecie znalazły się w tym jednym punkcie, który kręcił się z ogromną szybkością. Podręczniki podają, że kręcił się coraz szybciej, aż pewnego dnia eksplodował. Siła eksplozji rozrzuciła cząstki i tak powstały galaktyki, Słońce, Księżyc, gwiazdy i ostatecznie ludzie. Jesteśmy więc tylko pyłem kosmicznym. Proszę pana, czy mogę zadać panu jeszcze kilka pytań? Odpowiedział, oczywiście. Co chciałby pan jeszcze wiedzieć? A ja na to, powiedział pan, że 20 miliardów lat temu cała materia zebrała się do małego punktu, rozkręciła i wybuchła. Skąd się wzięła materia? Kto ją stworzył? Odpowiedział, niestety tego nie wiemy. Powiedziałem więc, proszę pana, a jeśli ja powiem, że wierzę, iż około 6 tysięcy lat temu Bóg stworzył niebo i ziemię, wtedy zapyta się pan, skąd się wziął Bóg? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ale powiedział pan, że 20 miliardów lat temu nastąpił wielki wybuch. Tyle, że nie wie pan, skąd wzięła się cała materia.
Podsumowując, ja wierzę, że na początku był Bóg, a Pan, że materia. Proszę nie mówić, że moja teoria jest religijna, a Pana naukowa. Obydwie są religijne. Zarówno teoria stworzenia, jak i ewolucji są religijne. Jednak media i podręczniki szkolne usiłują stworzyć wrażenie, jakoby spór ten był prowadzony pomiędzy nauką a religią. Po jednej z debat w stanie Texas napisano: religijni i naukowi przywódcy dyskutują o teorii ewolucji. To jest skrzywienie dziennikarskie. Debata toczyła się pomiędzy dwoma religiami. Ewolucja jest religią, a nie nauką. Różnica jest taka, że religia ewolucji jest opłacana z podatków. Od lat powtarzam, że każdy, kto chce szerzyć teorię ewolucji, powinien otworzyć szkołę i uczyć tych, którzy chcą w nią wierzyć. Nauka o ewolucji nie powinna być opłacana z podatków. Przygotowałem pewien diagram, do którego będę się odnosił w trakcie seminarium. Biblia uczy nas, że około 6000 lat temu Bóg wszystko stworzył. 4400 lat temu nastąpił potop, który wszystko zniszczył. 2000 lat temu przyszedł Jezus i od tego momentu rozpoczęliśmy współczesny kalendarz. Dziś mamy rok 2003. Na wykresie każde 2,5 cm to 150 lat. Gdybym zastosował taką samą skalę na drugim wykresie, dla 20 miliardów lat, miałby on 3400 km długości. Nie chciałem przynosić tak długiego wykresu, więc zastosowałem inną skalę. Profesor powiedział, że nie wie, skąd wzięła się materia, dlatego zapytałem, skąd wzięły się prawa fizyki. Kto stworzył grawitację i jej reguły, siłę odśrodkową, bezwładność? Kto nadał te prawa? Odpowiedział, niestety tego nie wiemy. Zapytałem, a czy może mi pan powiedzieć, skąd wzięła się energia? Aby wprowadzić coś w ruch, potrzebna jest energia. Latamy dzięki energii paliwa. Stwierdził, na to też nie mamy odpowiedzi. Powiedziałem, czy mogę zadać panu kolejne pytanie? On na to, oczywiście. Co jeszcze chciałby pan wiedzieć? Co jeszcze? Jak to? Przecież nic konkretnego mi pan nie powiedział. Zapytałem, czy macie w Berkeley karuzelę? Niestety nie. To niedobrze, odpowiedziałem. Powinniście sobie sprawić. Przy jej pomocy można nauczyć się kilku istotnych lekcji naukowych. Załóżmy, że wsadzimy na nią czwartoklasistów. Czy mamy wśród słuchaczy czwartoklasistów? Uwielbiam czwarte klasy. Spędziłem 5 najlepszych lat ucząc czwarte klasy. Ale to było jeszcze zanim odkryli ADHD. Następnie zatrudnimy licealistów, aby mocno rozkręcili karuzelę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Osobom, które mają zegarki cyfrowe, później wyjaśnię, o co chodzi. Dzieci w trakcie rozkręcania będą przechodziły przez 4 fazy. Faza pierwsza, dzieci wrzeszczą na licealistów: szybciej, szybciej, czemu tak wolno? Osiągając prędkość 48 km na godzinę, dzieci przechodzą w fazę drugą, to znaczy przestają krzyczeć. W milczeniu starają się utrzymać na karuzeli. Przy prędkości 96 km na godzinę następuje faza trzecia. Zaczynają znowu wrzeszczeć. Tyle, że teraz chcą zatrzymania karuzeli. Niestety jest już za późno. Karuzela rozpędza się do 160 km na godzinę i dzieci przechodzą w fazę czwartą. Wypadają z karuzeli. Jeśli przypatrzymy się uważnie, to zauważymy, że wylatujące dzieci kręcą się w tym samym kierunku, zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie trafią na jakieś drzewo albo słup. Zjawisko to jest znane pod nazwą zachowania momentu pędu. Jeżeli kręcący się przedmiot rozpada się w środku bez tarcia, czyli w takim, w jakim nastąpiłby wielki wybuch, odpadające kawałki będą się kręciły w tym samym kierunku.
Im dalej od osi obrotu, tym większa jest prędkość liniowa. Cały nasz system słoneczny bazuje na zasadzie zachowania momentu pędu. Profesor odpowiedział: rozumiem zasadę zachowania momentu pędu. To bardzo dobrze, odpowiedziałem. W takim razie proszę odpowiedzieć na pytanie, jeśli wszechświat miał swój początek w wirującym punkcie, to czy wszystko nie powinno kręcić się w tę samą stronę? Tak, odpowiedział. A czy wie pan, że dwie, a może trzy planety obracają się w przeciwną stronę? Czy wie pan, że 8 z 91 znanych księżyców obraca się w przeciwną stronę? Czy wie pan, że niektóre galaktyki również? Dlaczego? Odpowiedział, to interesujące. Na to ja, to więcej niż interesujące. To obala teorię Wielkiego Wybuchu. Zapytał, a co pan o tym sądzi? Dlaczego obracają się w przeciwnym kierunku? Powiedziałem, to proste. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i zrobił to tak, aby ośmieszyć teorię Wielkiego Wybuchu. Bo jest śmieszna, prawda? Przyznaję, że wierzę w Wielki Wybuch, ponieważ Biblia uczy o tym. Pismo mówi tak. Niebo przeminie z wielkim hukiem. Po grecku Wielki Wybuch. Zatem Wielki Wybuch dopiero nastąpi. Dzieci, jeżeli nauczyciele zapytają was, czy wierzycie w Wielki Wybuch, śmiało możecie odpowiadać. Tak. I proszę się nawrócić, żeby być gotowym. Wielki Wybuch nadchodzi tam, gdzie mieszkacie. Teoria Wielkiego Wybuchu to nie wypał. I naukowcy wiedzą o tym od dawna. Moglibyśmy mówić o niej jeszcze przez godzinę. Druga zasada termodynamiki mówi nam o nieodwracalności procesów cieplnych, co oznacza, że wszystko dąży do stygnięcia i starzenia się. Czy wiedzieliście, że każda rzecz dąży do rozpadu? Rzecz pozostawiona sama sobie zgnije, zardzewieje, umrze albo rozleci się. Biblia mówi, niebiosa są dziełem Twoich rąk i przeminą, zestarzeją się jak szata. Nic samo z siebie nie poprawia swojego stanu. Spójrzmy na swoją fryzurę rano, a zrozumiemy, o co mi chodzi. Wszystko dąży do chaosu. Oto Sue w wieku 20 lat. Sue w wieku 90 lat. A tutaj Sue w wieku 3000 lat. Wszystko zmierza do chaosu. My także. Bądźmy tego świadomi. Jednak podręczniki uczą, że wszystko staje się coraz lepsze. 4 miliardy lat temu żyła sobie bakteria, która przekształciła się ostatecznie w człowieka. Czy waszą pra-pra-prababcią była bakteria? Ewolucjoniści powiedzą, panie Hovind, czy nie wie pan, że drugą zasadę termodynamiki można pokonać, dostarczając energii do systemu? System jest otwarty i otrzymuje energię ze Słońca. Czy to ma wyjaśnić całą sprawę? Napotykamy tutaj na kilka poważnych zagadnień. Po pierwsze, cały wszechświat jest z definicji systemem zamkniętym, czyli takim, który nie otrzymuje żadnej energii. Po drugie, dostarczanie energii jest niszczące w skutkach, chyba że coś wykorzysta tę energię. Pewnego dnia Japończycy dostarczyli mnóstwo energii do Pearl Harbor. Z jakim rezultatem? Nieciekawym, prawda? My odwzajemniliśmy się im, dodając energii do kilku ich miast. Nic nie stworzyliśmy. Dostarczanie energii jest destruktywne, o ile nie posiadamy czegoś do jej przyswojenia. Słońce dostarcza energii waszym dachom przez cały dzień, przez co dach niszczeje, zamiast się umacniać. Słońce zniszczy całe wasze domy, jeśli nie będziecie ich naprawiać. Słońce zniszczy lakier waszego samochodu, zamiast go pogrubić. W rzeczywistości jest tylko jedna rzecz, która może przyswoić energię słoneczną i jest nią chlorofil. Chlorofil jest wysoko zaawansowaną molekułą, która zużywa energię słoneczną. Jeśli słyszycie ewolucjonistów mówiących, że Słońce dodaje energii, która pokonuje drugą zasadę termodynamiki, to albo śnią, albo kłamią.
wcale nie pokonuje drugiej zasady termodynamiki. Ten podręcznik pokazuje dzieciom skamieniałą rozgwiazdę. Jest tam napisane tak. Oto szczątki przodków ludzkości sprzed 3 miliardów lat. Czy naszą pra-pra-babcią była rozgwiazda? Proszę, nie śmiejcie się z następnego obrazka. Będzie na nim mój brat zaraz po porannej pobudce i pierwszej filiżance kawy. Dzieci, nie pijcie kawy, bo gdy dorośniecie, to wasze dzieci urodzą się nagie i nie będą umiały czytać. A oto mój brat, ten po lewej, tylko proszę nie śmiejcie się. Według podręczników tak wyglądaliśmy 30 milionów lat temu. Musicie wiedzieć, że kiedy w podręcznikach jest napisane miliony lat temu, to nie oznacza nic innego jak dawno, dawno temu, za górami, za lasami. To wskazuje, że za moment będziemy czytać bajkę. Dalej czytamy, 30 milionów lat temu stworzenia te wyewoluowały. Znowu to słowo, uważajcie na nie. I stały się praprzodkami ludzi i małp. Przodkami ludzi? Dziadek? Dziadku, ale ty masz wielkie oczy. Po to, żeby cię lepiej widzieć, chłopcze. Wpajaliśmy dzieciom, że jesteśmy zwierzętami. Nic dziwnego, że zachowują się dzisiaj jak zwierzęta. Uczono je ewolucji. Jasiu, czy wiesz, że jesteś zwierzątkiem i masz wiele cech wspólnych z robakami? Mam rozumieć, że jestem zwierzęciem? Okej, nie jestem pewien, ale to musi być chyba jeżozwierz. Jeżeli ewolucja jest prawdą, to skąd mamy zdolność do rozróżniania dobra i zła? Jak określa się dobro i zło? Zróbmy listę kilku spraw. Aborcja, seks przedmałżeński, seks pozamałżeński, kradzież, morderstwo. Albo jakikolwiek inny dylemat moralny. Zanim zabierzemy się do określania, co jest dobre, a co złe, musimy najpierw określić kryterium oceny. Czy dobro i zło określa się na podstawie opinii większości? Czy może rozsądzamy na podstawie orzeczenia Sejmu? Czy istnieje standard normalizacyjny, który określa, co jest dobre, a co złe? A może z każdym pokoleniem zmieniają się kryteria oceny tych wartości? Czy zauważyliście, że dzisiejsza muzyka rockowa przesycona jest śmiercią, krwią i zniszczeniem? W Biblii jest napisane, ci, którzy nienawidzą mnie, rozkochują się w śmierci. Jak odróżniamy zło od dobra? Przyjmując prawdziwość ewolucji, nie mamy takiej możliwości. Pewien profesor podczas debaty stwierdził, nie ma absolutów. Odpowiadam, naprawdę? Jest pan absolutnie pewien? Jak mogę być absolutnie pewien, jeśli nie ma absolutów? Okazuje się, że jednak są. To mówi Pan. Oto absolut. I tak powiedział Pan. Nie będziesz nacinał swojego ciała, ani malował znaków na ciele. Widocznie niektórzy ludzie tego nie wiedzą, albo nie przejmują się tym, co mówi Słowo Boże. Czy chciałbyś poślubić kogoś takiego? Problem polega na tym, że straciliśmy normy, według których odróżniamy dobro od zła. Spróbujmy zlecić cieślom budowę budynku przy założeniu, że każdy używać będzie innej jednostki miary. Dla jednego to jest calem, dla innego to jest calem. Jak będzie wyglądał budynek po wybudowaniu? Powodzenia!
Musimy mieć normę. Powołaliśmy w tym celu Narodowy Komitet Normalizacyjny, który ustalił wzorcowy metr, wzorcowy kilogram. Normy są potrzebne. Problem w tym, że nasza moralność nie posiada żadnych norm. Wyrzuciliśmy Pismo Święte i spójrzmy na to, co dzieje się w naszych szkołach. Nauczyciele nie rozumieją, że dozwolone jest nauczanie teorii kreacjonistycznej w szkołach publicznych. Nigdy nie było żadnych przepisów przeciwko nauczaniu o stworzeniu. Stany Arkansas i Louisiana wydały ustawę nakazującą nauczania kreacjonizmu, ale to co innego. Oni wymagają, aby nauczyciele nauczali teorii kreacjonizmu i dlatego sąd podważył te przepisy. Amerykański Związek Prawników Komunistycznych powiedział: widzicie, nie możecie nauczać teorii kreacjonizmu. Sąd jednak tego nie stwierdził. W swoim orzeczeniu podał, że nie można nakazać nauczania kreacjonizmu w szkołach. Można było zatem uczyć wcześniej. Można uczyć teraz. Nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, że kiedy na lekcjach mówi się dzieciom: popatrzcie, powoli ewoluowaliśmy z osadów do postaci Homo sapiens, to zabija się wiarę małych ludzi w Biblię. Każdy, kto niszczy wiarę dzieci, powinien dowiedzieć się, co powiedział Jezus. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Ktokolwiek uczy ewolucji, pakuje się w poważne kłopoty. Nie chciałbym stać koło takiej osoby w dniu sądu. Biblia mówi: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Jeszcze 50 lat temu w przeciętnych amerykańskich podręcznikach rzadko wspominało się na temat ewolucji. W 1957 roku Rosjanie pokonali nas w wyścigu kosmicznym. Wystrzelili Sputnik i Ameryka spanikowała. Ilu z was pamięta te wydarzenia? Ludzie budowali schrony przeciwatomowe, panowała naprawdę napięta atmosfera i ktoś wpadł na genialny pomysł, że przyczyną lepszego postępu Rosjan w naukach ścisłych jest uczenie teorii ewolucji w szkołach. Co ewolucja ma wspólnego z wysyłaniem satelitów na orbitę? Prawdziwym powodem szybszego postępu Rosjan w nauce byli szpiedzy, którzy wykradali wszystkie nasze osiągnięcia. Przemawiałem kiedyś w Rosji i wierzcie mi, nie ma im czego zazdrościć. W 1959 roku odbyła się setna rocznica wydania książki Darwina. I znowu ktoś powiedział: powinniśmy zamieścić więcej informacji na temat ewolucji w podręcznikach. Wywarto nacisk na kongres i pierwszy raz w historii nasz rząd zaangażował się w sprawy podręczników szkolnych. To interesujące, że ilość słów dotyczących ewolucji wzrosła w ciągu kilku lat z 3000 do 33 tysięcy. Teoria ewolucji stała się państwową religią. W roku 1963 wycofano modlitwę ze szkół. Pamiętacie? Od roku 1963 liczba słów o ewolucji zmniejszyła się z powodu zmniejszenia ilości treści w podręcznikach, a poziom nauczania znacznie zaniżono. W 1963 roku ilość zakażeń chorobami wenerycznymi w przedziale od 10 do 14 roku życia gwałtownie wzrosła. Zdecydowanie wzrosła liczba urodzin dzieci z przedmałżeńskich związków. Od tego samego roku znacznie wzrosła liczba urodzin dzieci z pozamałżeńskich związków. Liczba zajść w ciąże dziewczynek w wieku od 10 do 14 roku życia poszybowała w górę i wzrosła aż o 500%. Różnica tych dwóch słupków daje nam liczbę aborcji. Z tych samych statystyk wynika, że 1/3 dzieci narodzonych w szpitalach to dzieci par nieślubnych.
Jeśli ktoś z was jest nieślubnym dzieckiem, niech słucha uważnie. Bóg cię kocha i może użyć w sposób potężny. Powiedział, że będzie ojcem dla tych, którzy nie mieli ojca. Jeśli twoi rodzice zawalili, to zostaw to za sobą i służ Bogu całym swoim życiem. Tymoteusz był nieślubnym dzieckiem, a jednak Pan posłużył się nim w niezwykły sposób. Liczba konkubinatów zwiększyła się o 725%. Boże Słowo nie zmieniło się. Bóg będzie sądził nierządnicę i cudzołożników. Jedno z 10 przykazań mówi, nie będziesz cudzołożył. To jest nakaz, a nie propozycja. Jezus powiedział, każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Kobiety nie rozumieją, żeby uważać na to, jak się ubierają. Mój tato powtarzał, jeśli nie jesteś w biznesie, nie reklamuj się. Odsetek rozwodów w tym kraju wzrasta w zawrotnym tempie. Liczba przestępstw zwiększyła się prawie o 1000%. Nie jestem jeszcze stary, ale pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było zamykać domu. A w stacyjce zostawiało się kluczyki. Nie wyciągało się ich, żeby nie zgubić. Widywało się naładowane strzelby zawieszone za tylną szybą, a jakoś nie słyszało się o postrzeleniach. Prawda? Może nie wiecie, ale ci słynni sprawcy strzelaniny w Columbine byli silnie przekonani co do ewolucji i urządzili sobie strzelaninę celowo w dzień urodzin Hitlera, po to, by go uczcić. Jednego z uczniów zastrzelili tylko dlatego, że był czarnoskóry. Hitler nienawidził Murzynów. Po tym wydarzeniu ktoś powiedział, potrzebujemy więcej przepisów dotyczących broni palnej. Te dzieci nadużyły 18 przepisów dotyczących broni. Czy myślicie, że 2 dodatkowe zatrzymałyby ich? Zdaje się, że ktoś tu nie pojmuje istoty problemu. Ktoś inny domyślił się, o co tutaj chodzi i przedstawił to na kołpaku swojego vana. Zrobiłem zdjęcie. To wszystko wyjaśnia. Napisał tam tak. Obwinianie broni za wydarzenie w Columbine to jak obwinianie sztućców za to, że pani Rosji jest gruba. Szanowna pani Rosji, to nie jest wina sztućców. To nie jest również wina broni. Wskaźnik SAT spada począwszy od 1963 roku. Właściwie w 1995 musiano zaniżyć poziom egzaminów, ponieważ chciano sprawić wrażenie, że dzieci są mądrzejsze. Poważnie pogorszyły się statystyki samobójstw nastolatków. A teraz uwaga. Jeżeli powiem wam, że gdy pocałujecie żabę, to zamieni się w księcia, powiecie, że to niemożliwe. Panie, ile z nas zdobyło swoich mężów przez całowanie żaby? Szczerze. No, wygląda na to, że tylko 2. Rzeczywiście nie zdarza się to często, ale podręczniki mówią przeciwnie. Zaczęliśmy od ameby i powoli ewoluowaliśmy w żabę, a potem przekształciliśmy się w księcia. Wciąż nauczają tej samej bajki z tą różnicą, że jeżeli żaba zamienia się w księcia szybko, to nazywamy to baśnią, a jeżeli powoli, to nazywamy to nauką. Jedyną różnicą jest czas. Czyli widzicie, nie wystarcza jeden pocałunek, potrzeba miliardów lat. Ile razy słyszeliście już frazes miliardy lat temu? Na przykład w magazynie National Geographic napisano, że świat powstał miliardy lat temu i twierdzą, że jest to ścisły fakt. A tutaj mamy podręcznik z 4. klasy, miliony lat temu. Dzieci, jeżeli ktoś będzie wam mówił miliony lat temu, zapytajcie, przepraszam, czy żył pan wtedy? Oczywiście odpowiedzą nie. Zapytajcie, czy jest pan pewien, że Ziemia ma miliony lat? Czy tylko pan w to wierzy?
Czy to jest prawdziwa nauka ścisła? Nauka ścisła mówi o rzeczach, które możemy zaobserwować, zanalizować i sprawdzić. Ludzie pytają mnie: Hovind, czy byłeś przy stworzeniu świata? Odpowiadam, że nie. Ale przyznaję, że jest to część mojej religii. Tylko dlaczego wy nie przyznacie, że wasze tezy też są religią? Musicie przyznać mi rację. Całkowicie ich to zatyka. Nauka ścisła dotyczy zjawisk, które możemy zaobserwować, zanalizować i sprawdzić, a profesorzy, z którymi debatuję, mówią: no tak, nikt nie jest w stanie zaobserwować, że Ziemia ma miliony lat, ale wszyscy w to wierzą. Nieprawda. Większość Amerykanów sądzi, że ma mniej niż 10 tysięcy lat i stworzył ją Bóg. Tylko 4% jest ateistami. Uważam, że te 4% powinno otworzyć sobie szkoły nauczające teorii ewolucji dla ludzi, którzy chcą się tego nauczyć i za to płacą. Powinno się usunąć tę teorię ze szkół publicznych. Taka jest moja pokorna, całkowicie obiektywna opinia. Ponad połowa naukowców w Ameryce wierzy w ewolucję. To pewnie ci, którzy nie byli na moich wykładach. Fakt, że grupa naukowców aprobuje jakąś tezę, wcale nie świadczy o jej słuszności. Czy bazując na opinii większości możemy decydować o tym, co jest prawdą? Naukowcy uczyli, że wszystkie planety krążą dookoła Ziemi. Twierdzili, że duże kamienie spadają szybciej niż małe. Tak uważano przez prawie 2000 lat. Chociaż nie było to prawdą. Uczyli, że jeśli jesteś chory, to masz zakażoną krew. Upuśćmy krwi, a wyzdrowiejesz. W taki sposób zmarł George Washington. W całej Ameryce były gabinety oznaczone biało-czerwonym słupem, w których wykonywano ten zabieg. Fryzjerzy zajmowali się upuszczaniem krwi i nawet teraz czasem to robią. Obok George'a leżała Biblia. Było w niej napisane, że życie ciała znajduje się w jego krwi. Gdyby przeczytał ten wers, to mógłby żyć do teraz. No, może nie, ale na pewno mógłby żyć dłużej. Wyobraźmy sobie, że nurkując znajdujemy skrzynię pełną monet. Moje pytanie, kiedy zatonął okręt z tą skrzynią? Nie wiemy. Spójrzmy, jakie daty są na monetach. Jeśli znajdziemy monetę z 1750 roku, domyślimy się, że okręt zatonął po 1750 roku. Nie mógł zatonąć przed tą datą. Prawda? Znajdźmy najmłodszą monetę, a otrzymamy czynnik limitujący datę zatonięcia. Jaki jest więc wiek Ziemi? Istnieje kilka czynników, które nam to wskazują. Przeanalizujemy je na następnej sesji. Pokażę dowody zaprzeczające temu, że Ziemia ma miliardy lat. Mam tutaj kopię skamieniałych kości dinozaurów. Oryginalne znajdują się w naszym muzeum. Jeśli zdarzy wam się odkryć szczątki dinozaurów, powinniście zauważyć dwa fakty. Pierwszy, kości nie potrafią mówić. Drugi, nie ma na nich wypisanej daty. Nie jest na niej napisane Made in Taiwan, 17 milionów lat przed Chrystusem. Jak określić wiek skamieliny? Jak określić wiek Ziemi? Powinniśmy zapytać kogoś, kto ją stworzył. Na pewno zna dokładną datę. Biblia mówi, Bóg stworzył niebo i ziemię. Mówi też, Jezus stworzył niebo i ziemię. Nie jest to jedyny werset dowodzący, że Jezus jest Bogiem Wszechmocnym i człowiekiem. Biblia naucza też o Świętej Trójcy. Wszyscy trzej są nazwani Bogiem. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, czyż nie czytaliście, że Stwórca na początku stworzył kobietę i mężczyznę? Jeśli stworzenie kobiety i mężczyzny to był początek, to możemy wyznaczyć wiek Ziemi. Możemy iść do początku Biblii i pododawać daty. Biblia mówi, że śmierć jest skutkiem grzechu. Śmierć przyszła przez człowieka. Adam był pierwszym człowiekiem i w Adamie wszyscy umarliśmy. Adam sprowadził śmierć na ziemię.
Adam miał 130 lat, kiedy urodził mu się syn. Ten miał 105 lat, kiedy urodził mu się jego syn. A ten syn miał 90 lat, kiedy przyszedł na świat jego syn. Jeśli prześledzimy Biblię i policzymy daty, to można sporządzić taki wykres jak ten. Wykres przypomina obrus i jest dobrym przyczynkiem do rozpoczęcia rozmowy przy obiedzie z naszymi sceptycznymi gośćmi. Są one również zamieszczone na ostatniej stronie naszych seminaryjnych skoroszytów, gdybyście chcieli zgłębić ten temat. Jeśli dodamy daty w Biblii, to wyjdzie nam około 4000 lat przed Chrystusem. Nie miliony lat, ale około 4000 lat. Oczywiście nie próbuję wskazać dokładnej daty, bo nie ma żadnej wzmianki, że stworzenie odbyło się 4004 lata przed Chrystusem, 23 października o godzinie 2 po południu. Nie ma tego w tekście Biblii. Nie mogę tego udowodnić, ale myślę, że Bóg stworzył Adama przed Ewą, ponieważ nie chciał, by ktoś udzielał mu rad, co i jak robić. Zgodzicie się ze mną? Już sobie to wyobrażam. Nie, Boże, źle to robisz. Skrót PH oznacza przed Chrystusem. Większość podręczników używa jednak określenia PNE, to znaczy przed naszą erą. Oto kolejny przykład, jak Chrystus został usunięty ze szkół. Obwiniamy Boga za wiele sytuacji, ale nawet nie zdajemy sobie sprawy, że sami Go wyrzuciliśmy z naszego życia. Podręczniki powiadają, Ziemia ma miliardy lat, a Jezus powiedział, stworzenie Adama było początkiem. Czy kłamał, czy nie rozumiał nauki? A, może miał rację. Jaki jest wiek Ziemi? A jaka to naprawdę różnica? O, wielka. I zajmiemy się nią na następnej sesji. Jak udowodnić, że Ziemia wcale nie ma miliardów lat? Jeżeli ma 6000 lat, to co się stało z dinozaurami? Co z ogrodem Eden? Jak to możliwe, że ludzie żyli po 900 lat i więcej? A co z Wielkim Kanionem? Jak światło z gwiazd dostaje się tutaj? Skąd pojawiły się te wszystkie języki? To dlatego moje seminaria są tak długie. Więcej i dokładniej opowiem o tym na następnej sesji, dlatego mówię tak szybko, aby zdążyć ze wszystkim. Dziękuję bardzo. Witam na drugiej sesji seminarium poświęconemu teorii Wielkiego Wybuchu oraz wieku Ziemi. Dla tych z Was, którzy nie uczestniczyli w pierwszej sesji, powtarzam, wierzę, że Biblia jest nieomylnym słowem Boga i uczy prawdziwej historii stworzenia Ziemi. Oto moja rodzina. Biblia mówi na początku. Kiedy był ten początek i ile lat ma Ziemia? To niezwykle istotne. Są chrześcijanie, którzy mówią, że nie jest to ważna sprawa. Ja jednak myślę, że jest. Przekonacie się o tym za moment. Napisano o Jezusie, wszystko w Nim i przez Niego zostało stworzone. Jezus to wszystko stworzył i pewnie orientuje się, jaki jest wiek stworzenia. Jezus powiedział, Stwórca na początku stworzył mężczyznę i kobietę. Czyli było to na początku. Biblia mówi, śmierć przyszła po grzechu. Proste pytanie, czy to człowiek wniósł śmierć na świat, tak jak jest napisane w Biblii? Czy śmierć sprowadziła człowieka na świat, jak podają ewolucjoniści? Są to całkiem przeciwne poglądy. Ktoś musi się mylić. W Biblii, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15 jest napisane, że człowiek przyniósł śmierć na świat. Niektórzy ludzie pytają, czy rośliny nie obumierały, zanim Adam zgrzeszył? Najpierw musimy zdefiniować pojęcie życia. Czy rośliny żyją? Czy o takim sensie życia mówi Biblia? Jest napisane, że Adam był pierwszym człowiekiem.
Pismo powiada, że Adam żył 130 lat i zrodził syna. Jego syn miał 105 lat, kiedy narodził się mu pierwszy syn. Ten zaś miał 90 lat, gdy narodził mu się syn i tak dalej. Jeśli przeanalizujemy dokładnie dane z Biblii i podsumujemy je, to otrzymamy około 6 tysięcy lat wstecz, czyli około 4 tysiące lat przed Chrystusem. Na pewno nie otrzymamy milionów lat. Biblia wskazuje, że Bóg stworzył wszystko około 6 tysięcy lat temu. 4400 lat temu przyszedł potop. Na DVD numer 2 dowiecie się, że życie na Ziemi przed potopem znacznie różniło się od dzisiejszego. Jak wyglądał ogród Eden i dlaczego ludzie żyli po 900 lat i dłużej. Na moich debatach ateiści zawsze pytają, z kim żenili się synowie Adama? Dobre pytanie, prawda? Biblia powiada, że odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod, a na wschód od Edenu. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Kim była jego żona? Nie jest napisane przecież, że znalazł ją w ziemi Nod. A kogo poślubił Set? Zadają kolejne pytanie. Jednak to ewolucjoniści mają większy orzek do zgryzienia. Wierzą, że 20 miliardów lat temu nic wybuchło i wszystko powstało z tak zwanego wielkiego wybuchu. Potem 4,5 miliarda lat temu Ziemia się ochłodziła, przez miliony lat padały deszcze na skały i zrobiły z nich zupę, która ożyła 3 miliardy lat temu. To są tezy nauczane przez teorię ewolucji. Tak, moi drodzy, samo powielający się system musiał wyłonić się z tej organicznej zupy. Zupa ożyła około 3 miliardy lat wstecz. A zatem nasza pra-pra-prababcia była zupą. Jednakże z kim się żenili synowie Adama? Pismo mówi, że po zrodzeniu Seta Adam żył 800 lat i zrodził synów i córki. Ile dzieciaków można mieć w 800 lat? Co najmniej kilkoro, prawda? Mój przyjaciel z Arkansas, Jim, wspaniały bogobojny człowiek, ma 13 dzieci, które urodziły mu się w ciągu 13 lat. Ile zatem można urodzić w przeciągu 800 lat? Na pewno kilkoro. Nie poddawaj się, Jim. Niech ci przybywa dzieci. Wychowujesz je bowiem w Boży sposób. Biblia powiada, że Adam żył 800 lat po zrodzeniu Seta i zrodził synów i córki. Tak więc w pierwszym pokoleniu żenili się z siostrami. Ludzie pytają, z siostrami? Spokojnie. Po pierwsze, nie mieli wyboru. Po drugie, i tak nie byłoby ich gdzie zadenuncjować. Po trzecie, nie było prawa przeciwko temu. Dopiero Mojżesz 2500 lat później nadał ludziom prawo. Nie potrzebowali go zresztą przez pierwsze 2000 lat, ponieważ ich chromosomy nie były uszkodzone i nie rodziły się zdeformowane dzieci. Widzicie, ludzkie cechy są dziedziczone. Nawet fakt posiadania dzieci jest dziedziczny. Jeśli wasi rodzice nie mieli dzieci, to prawdopodobnie wy także nie. Powiecie, och, nigdy o tym nie myślałem. Pomyślcie. Przecież Adam poślubił swoje żebro, a nie stanowiło to problemu w pierwszym pokoleniu. Ateiści będą ciągnąć swoje. Nie możemy żyć z siostrami, bo byłaby to endogamia, kojarzenie krewniacze. A w co wy wierzycie? Wierzycie, że powstaliśmy wszyscy ze skały, więc wytłumaczcie mi, czy skały posiadają kod genetyczny? Pewnie tego nie zauważycie, czytając Biblię, ale jeśli zrobicie taki wykres, to stwierdzicie, że Adam żył na tyle długo, aby poznać swojego pra-pra-prawnuka. To znaczy, że tatuś Noego mógł znać Adama. Wyobraźcie sobie zjazd rodzinny w tamtych czasach. Dobra, wszyscy na wielbłądy jedziemy odwiedzić naszego pra-pra-pradziadka Adama. Opowie nam, jak to było w ogrodzie Eden, zanim pierwsza kobieta wywiodła pierwszego mężczyznę w pole.
Bardzo lubię kawały, a szczególnie Adamie i Ewie. Pewna pani zapytała mnie, gdzie wy mężczyźni bylibyście bez nas kobiet? Odpowiedziałem, że w ogrodzie Eden. Ale wtedy bylibyśmy samotni, prawda? Patrząc na diagram, możemy zauważyć, że Sem, syn Noego, żył wystarczająco długo po potopie, by mógł poznać Abrahama, Izaka i Jakuba. Przeczytałem kiedyś werset w Biblii, którego długo nie mogłem zrozumieć. Jest wiele takich niezrozumiałych fragmentów, ale ten zmusił mnie do myślenia. I rzekł faraon do Jakuba, ile jest lat życia twego? Jakub odpowiedział, 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego, bo nie dosięgnął lat życia moich ojców w czasie ich pielgrzymowania. Dziwny wers. Jakub mógł osobiście znać Sema, Seruga, Arpachszada i Hebra. Gdybyście mieli 130 lat, a wasz sąsiad miał 600 lat, to nie czulibyście się staro. Ludzie twierdzą, że przekazywanie Biblii z pokolenia na pokolenie obniżyło jej wiarygodność. Po pierwsze, Bóg natchnął i chronił to słowo. Po drugie, Księga Rodzaju ma 10 różnych autorów, bezpośrednich świadków. DVD numer 7 odpowiada na pytanie, kto napisał Księgę Rodzaju. W podręcznikach jest napisane, Ziemia ma miliardy lat, a Jezus powiedział, że początkiem było stworzenie Adama. Albo kłamał, albo nie rozumiał współczesnej nauki, a może miał rację. Jaki jest zatem wiek Ziemi? Podręczniki podają, że Ziemia ma miliardy lat. Ta liczba jest podawana tak, jakby była stwierdzonym faktem. Nawet niektórzy chrześcijanie twierdzą, że Ziemia ma miliardy lat. Kogo w ogóle obchodzi wiek Ziemi? Teoria o tym, że Ziemia powstała miliardy lat temu, sprawia, że nie traktujemy śmierci jako bezpośredniego skutku grzechu. A to już jest herezja. Więcej na ten temat znajdziecie na DVD numer 2. Biblia mówi, śmierć przyszła na świat z powodu człowieka. Nie możemy zatem nie interesować się wiekiem Ziemi, bo po pierwsze, zagrażamy wiarygodności Księgi Rodzaju. Pytanie, czy każdy jest w stanie zrozumieć tę księgę? Czy też potrzebujemy guru, który wytłumaczyłby jej sens? Jeśli potrzebujecie kogoś, kto będzie wyjaśniał wam znaczenie księgi, to prawdopodobnie jesteście w sekcie. Bardzo się denerwuję, kiedy ktoś mówi, no, w oryginale to oznacza to i tamto. Innymi słowy, nie jesteście w stanie sami do tego dojść, dlatego potrzebujecie mnie, żebym wam objaśniał. Myślę, że przeciętna osoba może spokojnie zrozumieć Biblię. Nie potrzeba ludzi, którzy by ją wyjaśniali. Po drugie, zagrażamy wiarygodności Jezusa, który 25 razy cytował Księgę Rodzaju. Musiał w nią wierzyć. Po trzecie, prawie każda księga w Biblii nawiązuje do Księgi Rodzaju. To jest bardzo istotne. Najbardziej zainteresowani są pewnie sami ewolucjoniści, bo jeśli zabierze się im te miliardy lat, to ich teoria okaże się jeszcze bardziej niedorzeczna. Jezus rzekł, gdybyście uwierzyli Mojżeszowi, mnie też byście uwierzyli, bo napisał o mnie. Popatrzmy teraz na naukowe dowody na to, że Ziemia nie może mieć miliardów lat. W artykule z 1999 roku czytamy, że światowa populacja ludzi przekroczyła 6 miliardów. Nie martwcie się, jeśli nie wiecie, jak dużo to miliard. Sejm też nie wie. W 1985 roku mieliśmy 5 miliardów ludzi na świecie. W 1800 roku było nas tylko miliard. Praktycznie wszystkie podręczniki i uczeni zgadzają się z tym. To fakt. Wszyscy się również zgadzają, że populacja gwałtownie rośnie. Świat nie jest jednak przeludniony. Nie dajcie się nabrać na tę propagandę o przeludnieniu Ziemi. Cała obecna populacja zmieściłaby się dwa razy w Jacksonville na Florydzie.
That one city has 25 billion square feet. Świat nie jest więc przeludniony. Jechaliście może przez Nebraskę? Albo inne Stany Środkowego Zachodu? Musicie polecieć na zachód i zobaczyć, że wcale nie jest tłoczno. Jeśli jest wam za ciasno tam, gdzie mieszkacie, to przeprowadźcie się. Jest jeszcze sporo miejsca. Ziemia wcale nie jest przeludniona. W czasach Jezusa żyło około 250 milionów ludzi. Wynika z tego, że dzisiejsza krzywa populacji powinna mieć początek około 4400 lat temu. Bardzo interesujące. Biblia uczy, że 6000 lat temu Bóg stworzył świat, a 4400 lat temu był potop. Przeżyło 8 ludzi, cała rodzina Noego. Zaczynając od 8 osób, mając dzieci, wnuki i prawnuki, można dojść do 6 miliardów w kilka tysięcy lat. Z punktu widzenia ewolucji pojawia się problem, ponieważ mówi się, że człowiek istnieje od 3 milionów lat. W 3 miliony lat krzywa populacji zahaczyłaby o niebo. Obecnie na jeden cal kwadratowy przypadałoby około 150 tysięcy ludzi. To całkiem tłoczno. Ale człowiek nie może istnieć od 3 milionów lat. Bóg rzekł Adamowi i Ewie: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Szatan chce zniszczyć Boży plan. Bóg tak ukształtował świat, żeby można było w nim zamieszkać. Tak powiedział w Księdze Izajasza w 45 rozdziale. Niektórzy ludzie głoszą, że trzeba obniżyć populację Ziemi i żeby ocalić Matkę Ziemię, powinno się eliminować 350 tysięcy ludzi dziennie. Ted Turner powiedział: potrzebujemy obniżyć naszą populację o 95%. W porządku, Ted. Ty pierwszy. Są ludzie, którzy natychmiast chcieliby obniżenia liczby ludności do 500 000. Jest to część ambitnego planu stworzenia nowego porządku na świecie, w którym oni byliby przy władzy, a my jako niewolnicy. Pan powiedział szatanowi: na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia twego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę. Szatan wie, że potomstwo kobiety zdepcze mu głowę, dlatego tak bardzo się stara zniszczyć ludzi. Nienawidzi ludzi. Pamiętacie, jak Herod chciał zabić małego Jezusa w Betlejem? Dla pewności rozkazał zgładzić wszystkie niemowlęta i dzieci. Najwyraźniej szatan chce wytracić całą ludzkość i wkłada takie pomysły w głowy swoich uczniów, że powinno się zredukować populację na całej planecie. Krzywa populacji wskazuje, że człowiek jest na Ziemi od około 6000 lat lub krócej. W stanie Georgia można zobaczyć tak zwane Georgia Guidestones. Indianie z plemienia Cherokee wydobyli pokaźne głazy i nazwali to miejsce środkiem świata. Ludzie od Nowego Porządku Świata wymyślili, że zrobią tam kamienne tablice z 10 przykazań Nowego Porządku Świata, wydrukowane w 12 językach. Przykazanie numer 1. Utrzymać ludzkość poniżej 500 000. Myślą, że konieczne jest natychmiastowe zredukowanie populacji. Wydali interesujący artykuł o tym, że około 70 tysięcy lat temu ludzka populacja przeszła przez pewnego rodzaju wąskie gardło i obniżyła się do kilku tysięcy. Są już coraz bliżej prawdy. Jednak ja myślę, że populacja spadła do 8 osób około 4400 lat temu.
Galaktyki w kosmosie obracają się, ale gwiazdy w ich wewnętrznej części obracają się szybciej niż gwiazdy w ich zewnętrznej części. Galaktyki stopniowo tracą swój spiralny kształt. A zatem pytanie, skoro mają już miliardy lat, dlaczego w dalszym ciągu mają kształt spirali? Dla chrześcijan kreacjonistów pytanie to nie stanowi problemu. Rozumieją, że galaktyki nie mają miliardów lat. Średnio raz na 30 lat zauważamy, jak wybuchają gwiazdy, nowa albo supernowa. Obserwując niebo, można jednak znaleźć nie mniej niż 300 pierścieni pozostałości po supernowych, co daje wynik kilku tysięcy lat. Dlaczego nie znajdujemy milionów pierścieni? Niektórzy ewolucjoniści mówią, że nowe gwiazdy formują się, zastępując te, które wybuchają. Bzdura. Nikt jeszcze nie widział formującej się gwiazdy. Nauczycielom nakazuje się uczyć dzieci, że czerwone gwiazdy powolutku zamieniają się w białe gwiazdy, tak zwane białe karły, i że proces ten trwa miliardy lat. Zgadza się, ale nie trwa to miliardy lat. Wszyscy starożytni astronomowie opisują Syriusza jako czerwoną gwiazdę. Dziś jednak Syriusz jest już białą gwiazdą, białym karłem. Stało się to nie wcześniej niż 2000 lat temu. W podręcznikach zaś jest napisane, że dzieje się to w przeciągu miliardów lat. Niektóre planety się ochładzają. Nie można się cały czas wychładzać, bo w końcu można całkowicie wystygnąć. Jeżeli wszedłbym do pokoju i zobaczyłbym kawę na ławie, a ktoś powiedziałby mi, nie pij jej, bo jest wrząca, zapytałbym, czyja ta kawa? A on odpowiedziałby, nie wiem, bo stoi tu od 400 lat. Nieprawdopodobne, prawda? Ciągle gorąca po 400 latach. Wniosek jest taki, planety nie mogą mieć miliardów lat. Jowisz ma księżyc o nazwie Ganymed, który ciągle ma silne pole magnetyczne, wskazując na gorący rdzeń. Nawet ateiści powinni przyznać, że musiałby się wychłodzić przez te miliardy lat. Saturn ma pierścienie, które powoli się od niego oddalają. Zachowanie się pierścieni wskazuje, że nie mogły powstać miliardy lat temu. Księżyc okrąża Ziemię. Kto z was już o tym wie? A czy wiedzieliście, że Księżyc, okrążając Ziemię, stopniowo się od niej oddala? Powoli tracimy nasz Księżyc. To tylko kilka centymetrów rocznie. Nie ma się czym przejmować, tym bardziej, że i tak nie możemy temu zapobiec. Każdego roku Księżyc jest coraz dalej. To oznacza, że kiedyś był bliżej. Rozumiecie? Jeśli zbliżylibyśmy Księżyc do Ziemi zbyt mocno, to pojawiłby się problem, ponieważ Księżyc powoduje przypływy oceanów. Niektórzy nie muszą się martwić o przypływy, ale tam, gdzie ja mieszkam, w Pensacoli, jest się czym przejmować. Jeśli zbliżymy Księżyc, to przypływy będą większe. Tak działa zasada odwrotności proporcjonalnej potęgi. Jeśli zbliżymy Księżyc o 1/3 odległości, to uzyskamy kwadrat o odwrotności 1/3, czyli dziewięciokrotnie silniejszą grawitację. Przeprowadzając obliczenia, dojdziemy do wniosku, że 1,2 miliarda lat temu Księżyc wschodziłby nad powierzchnią Ziemi. To tłumaczyłoby, co stało się z wysokimi dinozaurami. Zostały strącone przez Księżyc. Nie można mówić o 4,5 miliarda lat, bo jest to geofizycznie niemożliwe. Komety poruszające się przez kosmos zawsze tracą swoją materię. Odpadające cząstki tworzą tak zwany warkocz komety. Ich maksymalny wiek istnienia szacuje się na 10 tysięcy lat. Nie można w nieskończoność stracić materii, podobnie jak środków na koncie. Jeśli wydatki przekraczają wpływy, to saldo będzie ujemne. Komety tracą swoją materię przez 10 tysięcy lat i znikają. Ten fakt wskazuje, że Układ Słoneczny ma mniej niż 10 tysięcy lat. Mówiłem o tym na pewnym seminarium. Pewien ateista, który był na tym seminarium, stworzył całą stronę internetową poświęconą mojej osobie.
stronę antychowindowską. Teraz naliczyłem ponad 400 takich stron. Jestem z siebie dumny. Biblia uczy, że powinniśmy być solą ziemi, a sól podrażnia. Jeśli nie irytujecie ludzi, to coś robicie nie tak, zgodzicie się? Zaproponowałem moim przeciwnikom debatę, ale nie przyjęli wyzwania. Chcą debaty e-mailowej. Odpowiedziałem im, że otrzymuję 1000 maili na tydzień i nie mam zamiaru prowadzić debaty e-mailowej. Ledwo znajduję czas na sen i jedzenie. Ale jeśli zgadzacie się na publiczną debatę, to nie ma sprawy. Dlatego albo zamilczcie, albo przedstawcie swoje argumenty, a wtedy podejmę z wami polemikę, oczywiście w miłości chrześcijańskiej. Ten człowiek na swojej stronie pisze: Hovind, czy ty nie wiesz, że komety pojawiają się z obłoku Oorta? Takie jest ich wytłumaczenie na powstawanie nowych komet. W 1950 roku holenderski astronom Jan Oort stwierdził, że istnieje pewna powłoka komet, która wydaje nowe komety. Znajduje się ona 50 tysięcy astronomicznych jednostek od nas. Jedna astronomiczna jednostka równa się odległości Słońca od Ziemi. Dostrzeżenie Plutona jest możliwe jedynie dzięki niezwykle dobrym teleskopom, a Pluton jest odległy od Ziemi jedynie o 39 astronomicznych jednostek. Oczywiste jest więc, że nie możemy zobaczyć komety oddalonej o 50 tysięcy jednostek astronomicznych. Tak naprawdę nikt nie widział obłoku Oorta. Sam Oort go nie widział. Podstawą tej teorii jest błąd matematyczny. Obłok Oorta nie istnieje. Ten prześmiewca pisze dalej tak. Jeżeli chcesz posługiwać się swoim argumentem o kometach, to udowodnij, że obłok Oorta nie istnieje. Chwileczkę. Jak można udowodnić nieistnienie czegokolwiek? To, co on próbuje zrobić, nazywa się przerzuceniem ciężaru udowadniania. Liberałowie są w tym doskonali. Pokażę wam, jak to zrobić. Przypuśćmy, że powiem tak. Arbuzy są niebieskie wewnątrz, dopóki nie natnie się skórki. Udowodnijcie, że się mylę. Wystarczy, że wymyślę takie twierdzenie, a waszym problemem będzie udowodnić, że się mylę. W ten sposób daję wam zajęcie do końca życia. W takim razie, czy mam się zajmować udowadnianiem nieistnienia obłoku Oorta? Przecież nie o to chodzi w nauce. Wiemy, że mamy komety, których okres życia jest ograniczony. Wiemy, że Biblia mówi o 6000 lat od początku stworzenia. Nie mam problemu z kometami. Biblia mówi, niebiosa ogłaszają chwałę Pana. Teoria ewolucji głosi, że słońce i gwiazdy powstały przed Ziemią. Biblia mówi odwrotnie. Czy zauważyliście, że wszystkie postulaty teorii ewolucji są odwrotne do kolejnych etapów stworzenia? Są chrześcijanie, którzy sugerują, że Bóg posłużył się ewolucją. Po pierwsze, Biblia mówi inaczej. Po drugie, mielibyśmy opóźnionego w rozwoju Boga, który nie potrafi dobrze zrobić czegoś za pierwszym razem, więc musi poćwiczyć. Nie taki jest nasz Bóg. Wszystko jest odwrotnie. Biblia pokazuje, że Ziemia była przed Słońcem. Ewolucja, że Słońce było przed Ziemią. W Biblii oceany były przed lądami, w ewolucji lądy przed oceanami. Możemy wymieniać te różnice bez końca. Obie teorie wzajemnie się wykluczają. Psalmista pisze, gdy oglądam niebiosa Twoje, powinniście czasem wyłączyć telewizor i popatrzeć w niebo. Rodzice, jeśli wasze dzieci leżą w ogrodzie i patrzą na gwiazdy, to nie przeszkadzajcie im. Dobrze jest przyglądać się temu, co stworzył Bóg. Psalmista pisze, kiedy rozmyślałem, zapłonął ogień. Słowo rozmyślać znaczy inaczej zastanawiać się.
Angielski to ciekawy język. Czy wiecie, że słowo teista oznacza osobę, która wierzy w Boga? Jeśli na początek dodamy literę A, otrzymamy przeciwne znaczenie. Czyli ateista to osoba, która nie wierzy w Boga. W angielskim słowo muse znaczy myśleć. Słowo amuse oznacza nie myśleć. W całym kraju mamy ośrodki, gdzie można zapłacić i robić to dowoli. Słyszeliście o nich? Nazywają się amusement parks, czyli parki rozrywki, miejsce, gdzie się nie myśli. Psalmista mówi, gdy oglądam Twoje niebiosa, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty stworzyłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Wiecie, ktoś, kto przygląda się dziełom Bożym, wcale nie jest tak zachwycony tym, co osiągnął człowiek. Niektórzy z Was, rodzice, powinniście zaglądnąć do pokoju Waszych dzieci. Jeśli zobaczycie ścianę z plakatami sportowców, to zastanówcie się. Wasze dzieciaki rozmyślają nad tym, czego może dokonać człowiek. Och, on rzucił piłką przez obręcz, widziałeś to? Jakie to będzie miało znaczenie za 1000 lat? Kogo to będzie obchodzić za 20 lat? Czy ktoś z Was wie, kto wygrał ligę Super Bowl 20 lat temu? To nie ma znaczenia. Ci wszyscy mężczyźni walczący o jedną piłkę, przecież mogliby sobie kupić własną. Tak bardzo się podniecamy głupimi rzeczami. Kogo to będzie obchodzić za 1000 lat? Oszacowano, że jest tyle gwiazd, iż każdy człowiek mógłby posiadać 2 miliony na własność. Idźcie i popatrzcie na nie. W części 7 będziemy mówić o nich i o tym, jak można zobaczyć światło gwiazd oddalonych o miliardy lat świetlnych. Czy wiedzieliście, że Ziemia to jeden wielki magnes? Magnesy stopniowo tracą na sile. Magnetyzm Ziemi osłabł o 6% w porównaniu z wynikami sprzed 150 lat. Magnes staje się słabszy, co znaczy, że wcześniej był mocniejszy. To znaczy, że Ziemia nie może być starsza niż 25 tysięcy lat. Ponieważ ciepło tak silnego pola magnetycznego zniszczyłoby życie na Ziemi. Oznacza to również, że datowanie radiowęglowe jest bezużyteczne. Podam przykład. Wiek dowolnej części nogi mamuta datowanej węglem wynosi 15 tysięcy lat, skóry natomiast 21 tysięcy lat. Być może miał bardzo powolne narodziny. Jedna część mamuta miała 29 tysięcy lat, a inna 44 tysiące lat. Ta metoda jest do niczego. Podręczniki będą jednak twierdzić, tak, pole magnetyczne słabnie, ponieważ cyklicznie zmienia biegunowość. To stek bzdur. Pole magnetyczne Ziemi nie zmienia biegunowości. Są tylko obszary o słabszym lub silniejszym natężeniu pola. Zmiana biegunowości pola magnetycznego wiąże się z teorią superkontynentu, Pangei. Kto z Was słyszał o tej teorii? Mówi ona, że miliony lat temu wszystkie kontynenty były połączone. Naprawdę? Nie mówią nam tylko tego, że trzeba pomniejszyć Afrykę o prawie 40%, żeby pasowała i że pominęli cały Meksyk w Ameryce Środkowej. Hej, a gdzie Meksyk, Panama, Kostaryka, Gwatemala? Pominęli to, co wiedzą nawet przedszkolaki, że pod wodami oceanów znajduje się muł. Ludzie pytają, Hovind, czy nie sądzisz, że kontynenty były kiedyś połączone? Mówię wtedy, o czym ty mówisz? Przecież cały czas są. Co rozumiecie mówiąc były? Przecież pod wodami nie ma pustki. To tylko niżej położone miejsca zapełnione wodą. To wszystko. Nie ma wątpliwości, że kontynenty trochę się ruszają. Lubię teorię Walta Browna. Teoria hydroplatform może nam wszystko wyjaśnić. Ziemia obraca się z prędkością liniową 1600 km na równiku, ale mówi się, że zwalnia. Zwalnia na tyle, że co jakiś czas trzeba nakręcić zegary. Sylwestra 1990 roku ogłoszono, że trzeba nastawić zegarki, bo spóźniły się o 1 sekundę, co było skutkiem zwalniania Ziemi. Obliczono, że Ziemia zwalnia codziennie o 1/1000 sekundy.
W 1992 ponownie przestawiano zegarki. W magazynie Astronomy czytamy, że prędkość kątowa Ziemi zmniejsza się i czerwiec będzie o 1 sekundę dłuższy niż normalnie. Czyli będziemy musieli przeskoczyć 1 sekundę. Większość z Was słyszała o roku przestępnym, ale czy ktokolwiek słyszał o przestępnej sekundzie? Mamy taką. Co roku lub co półtora. Musimy przeskoczyć 1 sekundę, żeby zegarki wskazywały dobry czas. Teraz proszę o uwagę. Ziemia obraca się i zwalnia. To znaczy, że kiedyś obracała się szybciej. Czy to jest jasne? Jeśli cofniemy się o 6000 lat, to nie jest to problem. Ziemia za czasów Adama obracała się troszkę szybciej. Nie zauważył tego, zresztą i tak nie miał zegarka. Jednak niektórzy chcieliby, żebym uwierzył, że Ziemia ma miliardy lat. Miliardy lat temu Ziemia musiałaby naprawdę zasuwać. W niej noce byłyby bardzo krótkie. Dzień dobry, dobranoc, dzień dobry, dobranoc. Nic nie można by było zrobić. Siła odśrodkowa byłaby ogromna. Wiatry wywołane efektem Coriolisa wiałyby z prędkością 8000 km na godzinę. Myślicie, że dinozaury żyły 200 milionów lat temu? Wiem, co się z nimi stało. Zostały wywiane. Nieprawda. Nie było żadnych dinozaurów 200 milionów lat temu. Sahara posiada coś, co nazywamy wiatrami dominującymi. To wiatry, które prawie cały czas wieją w tym samym kierunku. Powoduje to problem, ponieważ gorące powietrze z pustyni wyniszcza roślinność z blisko przyległych terenów. Teren ten powoli staje się pustynią. Gleba zostaje wyjałowiona i trudno taką z powrotem użyźnić. Nazywamy to pustynnieniem. Przeprowadzono szczegółowe badania na Saharze, ponieważ wiemy, że poszerza się ona o 6,5 km na rok. Stwierdzono, że pustynia ma około 4000 lat. Mam pytanie. Skoro Ziemia ma miliony lat, dlaczego nie ma gdzieś większej pustyni? Dlaczego największa pustynia na świecie ma mniej niż 4000 lat? Mam na to teorię. Wierzę, że około 6000 lat temu Bóg wszystko stworzył. 4400 lat temu nadszedł potop. Ponieważ trudno jest mieć pustynię pod wodą, pustynia musiała zacząć się rozrastać dopiero po opadnięciu wód. Psalm 104 mówi, wzniosły się góry, opadły doliny, wody opadły na miejsce, któreś im wyznaczył. Na podstawie Biblii potwierdzam, że największa pustynia na świecie ma mniej niż 4400 lat. To może Biblia ma rację. Czy wiecie, że kiedy wierci się w ziemi, to czasem wytryska ropa? Ropa podlega ogromnemu ciśnieniu. Dochodzi ono do 1400 kg na centymetr kwadratowy. Tryska spod ziemi z ogromnym świstem. Naukowcy, którzy badają skały bezpośrednio nad złożami ropy, mówią, że ciśnienie ropy jest większe niż ciężar przykrywający je skałą. Ropa powinna rozłupać skały w mniej niż 10 tysięcy lat. Mam pytanie. Skoro Ziemia ma miliony lat, dlaczego wciąż mamy do czynienia z wielkim ciśnieniem? I skąd w ogóle wzięła się ropa? Praktycznie wszyscy naukowcy są zgodni, że ropa powstała ze zmiażdżonych organizmów, na które oddziaływało ciepło i ciśnienie. Już 30 lat temu nauczyliśmy się, jak w 20 minut uzyskać baryłkę ropy z tony odpadów. W Australii do produkcji ropy wykorzystują szlam z oczyszczalni ścieków. Mówią, dinozaury zamieniły się w ropę. Nie sądzę. Przecież musiałoby to trwać około 80 milionów lat. Mam teorię na ten temat. Wierzę, że około 6000 lat temu Bóg stworzył wszystko. 4400 lat temu nastąpił potop. W potopie utonęło wiele zwierząt i ludzi. Zostali przysypani przez żwir, kamienie, błoto i pod konkretnym ciężarem przemienili się w ropę. Tak więc ropa powstała z zatopionych ludzi i zwierząt.
co oznacza, że waszym paliwem są przodkowie. Następnym razem, gdy będziecie tankować, powiedzcie, powinniście byli usłuchać Noego. Mówił przecież, że będzie padać. Pewnego razu miałem wystąpienie w Denver. Zaproszono mnie potem do Narodowego Laboratorium Zmarzlin, aby mi udowodnić, że mylę się co do wieku Ziemi. Zabrali mnie do wielkiej zamrażarki wielkości tego audytorium. Panowała w niej temperatura 36 stopni poniżej zera. Jestem z Florydy i było mi tam naprawdę zimno. Powiedzieli, panie Hovind, jeździmy na biegun południowy i na Grenlandię. Wiercimy dziury w lodzie i przechowujemy środkową część od wiertów. Chcieli, żebym obejrzał kilka próbek. Stwierdziłem, że to może być ciekawe. Pokazali mi próbki i zapytali, czy widzi pan te prążki? Tak, odpowiadam. Mówią, w okresie lata śnieg topi się troszkę i potem ponownie zamarza, tworząc przezroczysty lód. W okresie zimy śnieg uszczelnia się i zatrzymuje pęcherzyki powietrza, tworząc biały lód. Dlatego te prążki wychodzą jako ciemne. Ciemne, jasne wskazują odpowiednio na lato, zima, lato, zima. Powiedzieli, dotarliśmy 3000 metrów pod ziemię i policzyliśmy 135 tysięcy corocznych prążków. Dlaczego więc naucza pan ludzi, że Ziemia ma tylko 6 tysięcy lat? Zapytałem ich o to, czy nie jest to tylko przypuszczenie, że są to coroczne prążki. Akurat nie wiedzieli nic o zaginionej eskadrze. Niektórym samolotom podczas II wojny światowej kończyło się paliwo i wiele z nich spadło na Grenlandię. Pewien bogacz z Kentucky wpadł na genialny pomysł, aby wydobyć te samoloty spod lodu. Kto z was o tym słyszał? W 1990 roku rozpoczęli przeszukiwać glebę Ziemi za pomocą radaru, ponieważ samoloty były około 80 metrów pod powierzchnią. Zlokalizowali P-38 i wytopili otwór, by go wydostać. Schodzili głębiej i głębiej, aż w końcu trafili na samolot. Rozmontowali samolot na części i przewieźli do Middleboro w stanie Kentucky. W 2002 roku udało im się wystartować tym samolotem z okresu II wojny światowej. Rozmawiałem z człowiekiem, który wtapiał się w dół. Zapytałem go, czy samolot tkwił w lodzie przez 48 lat na głębokości 80 metrów. To daje nam 1,67 m na rok. Naukowcy dowiercili się do głębokości 3000 metrów. Dzieląc to przez 1,67 m, otrzymamy 1800 lat. Co z ich 135 tysiącami lat? Teraz już wiem. Głębsze warstwy są przyciskane i zamieniają się w ziarnisty lód. A zatem 4400 lat to wystarczająca ilość czasu na wytłumaczenie tych zjawisk. Spotkałem się z Bobem jeszcze raz. Zapytałem go, Bob, wyciągałeś ten samolot, prawda? Tak, byłem członkiem ekipy, odpowiedział. Bob, kiedy topiliście lód, to czy były tam prążki? O tak, było ich setki, powiedział. Chwileczkę, mówię. Jak można uzyskać setki corocznych prążków w ciągu 48 lat? Wydaje mi się, że powinno ich być 48. On mówi, o nie, na pewno było ich kilkaset. Moi drodzy, to nie są coroczne prążki. Te prążki nie odnoszą się do lata i zimy, ale do ciepła i zimna. W ciągu dnia można na przykład uzyskać 5 prążków. Ci z Scientific America ciągle nazywają je rocznymi prążkami. Albo są niedouczeni, albo kłamią. Mam nadzieję, że są tylko niedouczeni. Pewien człowiek z Alaski napisał do mnie, że na jego samochodzie w 8 godzin pojawia się 15 warstw śniegu. Nie 15 cali, ale 15 różniących się warstw śniegu. Eskimosi mają 40 słów określających śnieg. W końcu, o czym innym mogą rozmawiać?
Eskimos have over 40 words for snow. What else is there to talk about? W szkołach uczą, że każda warstwa skorupy ziemskiej wyznacza inny okres. Bzdura. Te warstwy powstały przez potop za dni Noego. Na całym świecie odnajduje się skamieniałe stojące drzewa łączące te warstwy. Przeczytajcie artykuł na naszej stronie, są tam też zdjęcia. Wcale nie potrzeba wielu lat, by uzyskać skamielinę przenikającą kilka warstw skalnych. Skamieliny powstają szybko. Z Góry Świętej Heleny do jeziora spadają drzewa. Wiele zaczyna kamienieć w przeciągu 20 lat. Tutaj jest kawałek skamieniałego drewna. Tu mamy skamieniałego psa wewnątrz drzewa. Skamieniały pies znaczy zamieniony w kamień. Tu mamy skamieniałą rybę w trakcie rodzenia. Poród nie trwa chyba miliony lat. Skamieniały but wraz z nogą kowboja. Posiadamy na ten temat artykuł zatytułowany Zwapniały kowboj. Articles on the table down here called The Limestone Cowboy. We cover lots more on rapid petrification. Prowadziłem kiedyś debatę w Mississippi. Rzeka Mississippi przenosi ze sobą 80 tysięcy ton osadów na godzinę, które są wyrzucane w Nowym Orleanie. Powodują one ogromny rozrost delty. Zbadano, że prawdopodobnie do naniesienia takiej ilości mułu potrzeba byłoby 30 tysięcy lat. Mam pytanie. Dlaczego Zatoka Meksykańska nie jest cała wypełniona mułem, jeśli Ziemia ma miliony lat? Odpowiadają, ilość osadów wskazuje na 30 tysięcy lat, co przeczy Biblii. Mam teorię na ten temat. Wierzę, że około 6 tysięcy lat temu Bóg stworzył wszystko. 4400 lat temu nastąpił potop. Napływające masy wody naniosły połowę tych wszystkich osadów w 20 minut. Dlatego wygląda to na 30 tysięcy lat, bo zapomniano o potopie. Mój znajomy, który pracował kiedyś przy wydobyciu ropy, powiedział mi: wierciliśmy w Zatoce Meksykańskiej, szukając ropy. Wierciliśmy do głębokości 4300 metrów i natrafiliśmy na 18-metrowe drzewa. Potop był sprawcą większości erozji w Zatoce Meksykańskiej. Oto zdjęcie najstarszego drzewa świata. To sosna oścista. Według opisu z książki ma ona 4300 lat. To najstarszy organizm na Ziemi. Niektórzy powiedzą, ale znaleźliśmy drzewo, które ma 4600 lat. Drzewa nie zawsze wytwarzają jeden słój na rok. Często zdarza się, że są to dwa słoje na rok. Datowanie drzewa przez słoje nie jest do końca podejściem ścisłym. Jeśli Ziemia ma miliony lat, to dlaczego nie ma gdzieś starszych drzew? Dlaczego najstarsze drzewo ma 4300 lat? Interesujące, prawda? Mam teorię na ten temat. Oto ona. Wierzę, że około 6 tysięcy lat temu Bóg stworzył wszystko, a 4400 lat temu nastąpił potop, który wszystko zniszczył. Tak więc najstarsze drzewo powinno mieć 4400 lat, chyba że dryfowało po wodzie, a później ponownie się przyjęło. Myślę, że byłoby to możliwe. Biblijna teoria doskonale to opisuje. To jest zdjęcie rafy koralowej. Czy wiecie, że największa rafa koralowa znajduje się w Australii? Nazywa się Wielka Rafa Koralowa. Kiedyś zadzwonili z Brisbane z zaproszeniem do wystąpienia u nich w kościele. Zabrałem więc całą rodzinę do Australii. Ponurkowałem sobie z córką w wielkiej rafie koralowej. Niewiarygodne przeżycie. Podczas II wojny światowej pewna część tej rafy została zniszczona przez statki, kotwice i bomby. Po wojnie ludzie z ochrony środowiska postanowili przypatrzyć się, jak szybko rafa odrasta. Obserwowali ją przez 20 lat.
Na pewno musiał to być program rządowy. Opierając się na 20 latach badań, stwierdzono, że wielka rafa koralowa ma mniej niż 4200 lat. Bardzo interesujące. Ale mam pytanie. Skoro Ziemia ma miliony lat, dlaczego nie mamy gdzieś większej rafy? Dlaczego największa rafa ma mniej niż 4200 lat? Jak już wspomniałem wcześniej, mam teorię, która to wyjaśnia. Założę się, że domyślacie się, jaka to teoria. Oto zdjęcie wodospadu Niagara. Byłem tam akurat tydzień temu. Podręczniki podają, że skalna półka ponad wodospadem jest wyżłabiana od ponad 9900 lat. Jak do tego doszli? Woda płynie przez krawędź i odłupuje kawałki skały, powodując, że wodospad cofa się. W muzeum dowiadujemy się, że erozja posuwa się o 1,43 m rocznie. I tak byłoby dotąd, gdyby nie skierowali większości wody do elektrowni wodnej. Teraz mogą sobie wyłączyć wodospad, kiedy chcą, kierując wodę w inny kanał. Jednak do 1930 roku było to 1,43 m ubytku skały. Charles Lyell pojechał tam w 1841 roku i powiedział, wodospad się cofnął, czyli musiał być początkowo tutaj. Niagara cofa się wzdłuż tego żlebu. To jest oczywiste. Ten żleb ma ponad 12 kilometrów długości. Lyell powiedział, potrzeba 10 tysięcy lat na taką erozję. Później stwierdził, że potrzeba jednak 35 tysięcy lat. Ludzie, którzy mieszkali tam, mówili Charliemu, że erozja następuje dużo szybciej. Charles Lyell, to autor książki Podstawy geologii, był przeciwnikiem Biblii i szukał sposobu na jej kompromitację. Jego książka odebrała wiarę Darwinowi. Charles Lyell celowo określił takie lata, by podważyć Biblię. Wiedział jednak, że wodospad wyznacza limit czasowy powstania Ziemi. Woda spada do żlebu o długości ponad 12 kilometrów. Ten podręcznik podaje, że do powstania takiego żlebu potrzeba 9900 lat. Nie myślę, że to takie proste. Niagara jest tutaj i cofa się na południe. Wcześniej była bardziej na północ. Skoro Ziemia ma miliony lat, dlaczego wodospad nie cofnął się aż po jezioro Eyrie? Dlaczego jest akurat tutaj? Mam teorię, która to wyjaśnia. Wierzę, że około 6000 lat temu Bóg stworzył wszystko. 4400 lat temu nastąpił potop. Po opadnięciu wód potopu teren był przemoknięty i blisko połowa tego żlebu została wypłukana w przeciągu 20 minut, ponieważ był pełen miękkich, nieutwardzonych skał. Wiemy, że taki teren eroduje dużo szybciej. Dlatego wygląda to na 9900 lat ciągłej erozji. Tylko tyle, że zapomniano o potopie. No i oczywiście nie policzyli dokładnie. Dzieląc przez właściwy dzielnik, powinno wyjść 8400 lat. Ale czego tu się spodziewać po podręcznikach szkolnych? Czy wiecie, że 30% deszczówki wpada do oceanów, wprowadzając ze sobą sole mineralne? W wyniku czego oceany są coraz bardziej zasalane. Dziś mamy 3,6% zasolenia. Taki procent jest możliwy do uzyskania w kilka tysięcy lat. Mam pytanie. Skoro oceany istnieją od milionów lat, to dlaczego nie są tak słone jak Wielkie Jezioro Słone lub Morze Martwe? Dlaczego mamy tylko 3,6% zasolenia. Pewien ateista, z którym debatowałem, zapytał mnie, jeśli wierzy pan w globalny potop, czy powie mi pan, w jaki sposób słodkowodne ryby przeżyły potop? Odpowiedziałem, zakłada pan, że wody potopu były słone? Przecież woda w oceanach jest słona, odpowiedział. Tak jest dzisiaj, ale podejrzewam, że w czasie potopu woda była słodka. Woda musiała być mocno pomieszana, ale uważam, że była to głównie woda słodka. Myślę, że oceany były zasalane stopniowo i zwierzęta po prostu przystosowywały się do słonej wody. Nawet obecnie mamy słodkowodne krokodyle, jak i morskie krokodyle. Prawdopodobnie miały jednego przodka, krokodyla.
On na to: no widzi pan, mamy tutaj przykład ewolucji. Wcale nie, odpowiadam. Przejście z krokodyla słodkowodnego do morskiego to niewielka zmiana wobec tego, co pan uznaje. Przecież pan wierzy, że krokodyle powstały ze skały. A to jest bardzo duża różnica. Ilu z was było w jaskiniach, gdzie przewodnicy ostrzegali, aby nie dotykać tworów skalnych, ponieważ mają miliony lat? We wszystkich jaskiniach stosują tę samą gadkę, prawda? W Carlsbadzie mają twór rzekomo budujący się dzięki drobnym kroplom wody od 250 milionów lat. Mówią, że potrzeba 1000 lat na utworzenie 25 cm i 5 mm długości. Coś nie chce mi się w to wierzyć. Oto 125-centymetrowy stalaktyt rosnący pod pomnikiem Lincolna, wybudowanym w 1922 roku. A oto nietoperz pokryty wapieniem nawet nie zdążył zgnić. Został zachowany przez stalagmity. A tutaj mamy 5-centymetrowe stalaktyty wyrastające z budy chłodniczej w Pensacoli na Florydzie. Oto budynek w stanie Indiana, użytkowany był tylko przez 40 lat. Przez ten czas piwnica dosłownie zarosła tworami osadowymi. Ten obrazek przedstawia wnętrze zamkniętej na 55 lat jaskini w Australii. Teraz jest pełna stalagmitów, stalaktytów, skałów stęgowych i kolumn. Tamtych dwoje ludzi wyznacza skalę. Tutaj mamy 33-centymetrowy stalaktyt wyrastający z rury. Budynek wybudowano 7 lat przed zrobieniem zdjęcia. On the bottom was a stalagmite. They broke it off and gave it to me. 7 years. It's in my museum. In Texas, they built a... Przy teksańskim uniwersytecie w Austin wybudowano parking samochodowy. Musieli podstawić miski pod wycieki, ponieważ ludziom wyrastały stalagmity w samochodach. There's stalagmites growing on people's cars, parking underneath them. 100 lat temu człowiek z Wyoming podczas gorącej wiosny postawił sobie rurę w ogrodzie. Woda wypływała z rury i ociekała po ściance. Nazwali to fontanną. Wszyscy byli pełni podziwu. Spływająca woda odparowywała, pozostawiając po sobie osady mineralne. Ile osób widziało już taki sam osad w swojej umywalce? Ten człowiek umarł i pozostawił tę pseudofontannę w swoim ogrodzie. Oto ona 100 lat później. Trzeba sporo płynu, by to wyczyścić. Proszę, nie mówcie mi, że potrzeba milionów lat na stworzenie takich tworów, bo nie potrzeba. Albo próbują wprowadzić zamieszanie, albo kłamią. Inny człowiek zrobił to samo później u siebie. Nie jest tak duży, ale wciąż zachwyca. Przy teraźniejszym tempie erozji kontynenty za 14 milionów lat staną się płaskie. Mamy osuwiska, przemieszczenia podłoża, wyniszczanie masy, uszczenie się skał, lawinę. Czy Ziemia kiedykolwiek spada w górę? Zawsze ku dołowi, prawda? Dlaczego więc mówi się nam, że mamy skamieniałości 300 razy starsze niż te, które są ciągle nad poziomem morza? Pewien ateista starał się na to odpowiedzieć. Czy nie wie pan, że litosfera czasami podnosi się, a czasami opada? Wie pan też, że wulkany przenoszą skały? Nie tam, gdzie znajdują się skamieliny, skały osadowe. Pomyślcie o tym. Możecie polecieć na zachód i popatrzeć przez okno. Na całej tej planecie widać potężne ślady erozji w obszarach, gdzie rzadko pada. Wielki kanion musiał być uformowany w przeciągu kilku godzin. Rzeka Colorado tego nie zrobiła. Więcej o tym przedstawiam w części czwartej. W południowym Iraku istnieją ogromne pofałdowania, każde o szerokości do 1,5 kilometra. To są dowody na potężne ilości rwącej wody. Globalny potop jest najlepszym wytłumaczeniem na góry Zagros w Iraku. Najstarszy język świata szacuje się na 6 tysięcy lat lub mniej. To świetnie potwierdza autentyczność Biblii. Chiński kalendarz wskazuje, że mamy teraz 4703 rok. Mogli zacząć liczyć z Noem. Noe przecież utrzymywał się na wodzie przez rok. Sem narodził się 100 lat przed potopem. Może to był początek kalendarza. Nie wiem, od jakiego momentu zaczęli.
Hebrajski kalendarz mówi, że jest rok 5763. Pytanie, dlaczego nie ma wiarygodnych świadków historycznych sprzed 6000 lat i z dawniejszego okresu? Na pewno nie ufałbym kalendarzowi egipskiemu, bo wiele rzeczy rozciągali sobie w czasie. Dowody na młodą Ziemię są przytłaczające, jednak nigdy nie przedstawia się ich dzieciom. Pokazuje się tylko to, co pasuje do teorii ewolucji. Myślę, że powód jest bardzo interesujący. Boją się, że dzieci przejmą filozofię, jaką mieli nasi ojcowie, mówiącą o stworzeniu. Ludzie wierzący w stworzenie, jak nasi przodkowie, nie są dobrymi niewolnikami. Deklaracja Niepodległości mówi: podtrzymujemy prawdę, która jest oczywista, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi. Są obdarzeni przez Stwórcę pewnymi prawami. Powtarzam, że z grupy ludzi wierzących w stworzenie nie da się zrobić dobrych niewolników, dlatego że są w stanie wypowiedzieć wojnę. Prawda? Pewnym ludziom zależy jednak, aby wszyscy wierzyli w ewolucję, bo jest to główna część planu nowego porządku świata. Wystarczy utrzymać ludzi w stanie nieświadomości, jaki mają na przykład krowy, tak aby byli skłonni do podporządkowania się. 75% dzieci z chrześcijańskich domów uczęszczających do szkół publicznych traci wiarę w Biblię, głównie przez naukę o ewolucji. Tak właśnie stało się z Crawfordem Toyem. Większość ludzi nigdy o nim nie słyszała, chociaż słyszeli o kobiecie, którą niemalże poślubił. Nazywała się Lottie Moon. Była misjonarką w Chinach. Crawford Toy wyjechał do Europy, aby studiować teorię ewolucji. Po jakimś czasie uwierzył w nią. Po powrocie do kraju wykładał na uczelni. Mówił do studentów tak: Biblia naucza o sześciodniowym stworzeniu świata. W tym punkcie Biblia się myli. A teraz słuchajcie, akademiccy nauczyciele. Jeśli dalej macie uczyć ludzi, że Biblia się myli, to lepiej będzie dla was, jeśli podejmiecie się uczciwej pracy typu zbierania brzoskwiń lub wymiany opon. Przestańcie niszczyć wiarę studentów. Crawford myślał, że Biblia musi zawierać w sobie jakiś błąd. Panie Crawford, może to właśnie pana teoria jest błędna. Czy wiecie, jak łatwo jest dać sobie wyprać mózg? Zamierzam teraz przećwiczyć to na was, a potem zrobimy przerwę. To nie będzie bolało. Opowiem wam historyjkę, w trakcie której spróbuję wyprać wam mózgi. Jeśli wiecie, o co chodzi, to pewnie dlatego, że byliście już na tym seminarium. Jeśli nie będziecie znali odpowiedzi na moje pytanie, to znaczy, że udało mi się. Zaczynam. Skupcie się. Pewien mężczyzna wybiegł z domu. Biegł przez jakiś czas i skręcił w lewo. Znowu kawałek biegu i skręcił w lewo. Potem znowu chwilę biegł, skręcił w lewo i pobiegł do domu. Gdy biegł, zauważył dwóch zamaskowanych mężczyzn czekających na niego w domu. Kim byli zamaskowani mężczyźni? I dlaczego wybiegł z domu? Jeśli znacie odpowiedź, to podnieście rękę. W porządku, jest kilka osób. Reszta, uwaga, opowiadam od nowa. Pewien mężczyzna wybiegł z domu, biegł przez jakiś czas i skręcił w lewo. Teraz podpowiadam, ten moment jest ważny. Znowu kawałek biegł i skręcił w lewo. Znowu chwilę biegł, skręcił w lewo i pobiegł do domu. Gdy tak biegł, zauważył dwóch zamaskowanych mężczyzn czekających na niego w domu. Kim byli zamaskowani mężczyźni? I dlaczego wybiegł z domu? Czy ktoś zna już odpowiedź? Jedna osoba więcej. Reszta, skupcie się. Spróbujemy jeszcze raz, ale tym razem odpiorę wam mózg. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, że daliście sobie wyprać umysły w pierwszych 5 sekundach.
Skoro już to zrobiłem, to przejdziecie przez proces odwrotny. Opowiem wam tę historię jeszcze raz i podczas opowiadania pokażę wam obrazek. Obrazek wyprostuje wasze umysły do stanu początkowego. To niesamowite uczucie. Zobaczycie. Zaczynam. Pewien mężczyzna wybiegł z domu. Biegł przez jakiś czas i skręcił w lewo. Znowu kawałek biegu i skręcił w lewo. Znowu chwilę biegu, skręcił w lewo i pobiegł do domu. Gdy tak biegł, zauważył dwóch zamaskowanych mężczyzn czekających na niego w domu. Kim byli zamaskowani mężczyźni? To łapacz i sędzia. Zapytacie, naprawdę tak łatwo dać sobie zrobić wodę z mózgu? Tak. Gdy tylko powiedziałem, mężczyzna wybiegł z domu, pomyśleliście sobie o budynku. A potem przez resztę historyjki nie mogliście dojść, kim byli owi mężczyźni. Popatrzcie, jeśli ktoś wypadł z toru w pierwszym momencie, to już go macie. Czy chcecie zobaczyć, jak tysiące dzieci co roku w naszym kraju przechodzi pranie mózgu? To bardzo proste. Dzieci idą do przedszkola i otrzymują książeczki, w których czytają o dinozaurach. Czy ktoś chciałby odgadnąć, jak brzmi pierwsze zdanie w tej książeczce? Miliony lat temu. Skąd wiedzieliście? Czy myślicie, że znajdziecie takie książki w publicznej bibliotece? Sprawdźcie też w szkolnych bibliotekach i w telewizji. Nature, Discovery. Przepraszam, ale w ten sposób nazywacie Jezusa kłamcą. Jezus powiedział, Adam został stworzony na początku. Biblia mówi, nie było śmierci, dopóki Adam nie zgrzeszył. Mamy tutaj poważną różnicę w schematach myślowych. Niektórzy ludzie mówią, przecież Biblia twierdzi, że ludzie żyli po 900 lat i więcej. Jak to możliwe? Dowiecie się na DVD numer 2. Opowiem o ogrodzie Eden i dlaczego ludzie żyli po 900 lat. A co z dinozaurami? Jak one pasują do tego wszystkiego? O tym na DVD numer 3. Dinozaury dobrze pasują do poglądów Biblii. One żyły razem z człowiekiem. Słuchajcie uważnie, dzieciaki. Niektórzy nauczyciele będą mówić, powstaliście z osadów i powoli staliście się ludźmi. Ta filozofia zniszczy waszą wiarę. Nie wierzcie temu nawet przez sekundę. W Biblii jest powiedziane, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Pytam się, jak wasze dziecko będzie postrzegać świat po 12 czy 16 latach nauki w szkole? Prawdopodobnie według teorii ewolucji. Jest napisane, na początku stworzył Bóg. Jeśli Biblia nie myli się co do początku, to może nie myli się co do końca. Może ma też rację w tym, że jeśli Jezus nie jest Panem twojego życia, to zmierzasz do piekła. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota i gniew Boży ciąży na nim. Podsumowując. Po pierwsze, Bóg stworzył ten świat. Po drugie, jest on jego własnością. Po trzecie, Bóg ustanawia reguły, czy tego chcesz, czy nie. Po czwarte, wszystkim należy się kara za złamanie jego zasad. Paweł powiedział, nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Bóg dał nam prawo, aby pokazać nam, że jesteśmy grzesznikami. Zakon to 10 przykazań. Jasno się wyraził w przykazaniu 9. Nie będziesz składał fałszywego świadectwa. Po prostu nie będziesz kłamał. Ilu z was zdarzyło się skłamać? Podnieście ręce do góry. No śmiało, podnoście ręce do góry, chyba że robicie to znowu. Przykazanie 8. Nie będziesz kradł. Ilu osobom zdarzyło się coś ukraść? Śmiało, i tak już powiedzieliście, że jesteście kłamcami. Podnieście swoje ręce. Czy możemy zatem powiedzieć, że jesteśmy zgrają kłamliwych złodziei? Nie wygląda to zbyt różowo, prawda?
Jesteśmy winni przekroczenia jego praw, co znaczy, że musimy zostać ukarani lub zapłacić okup. Jeśli wydaje się wam, że wasze dobre uczynki przykryją te złe, to grubo się mylicie. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do sędziego i mówicie: wysoki sędzio, zabiłem tylko jedną osobę. Proszę zobaczyć, ilu ludzi nie zabiłem. Moje dobre uczynki przeważają. Wszystkie złe. Czy wydaje się wam, że sędziego to przekona? Bóg nie karze za dobre uczynki, tylko za złe. A zapłatą za jeden grzech jest śmierć. Co oznacza, że jesteście w kłopotach. I to poważnych. Lepiej spróbujcie znaleźć z nich wyjście. Właśnie dlatego 9 lutego 1969 roku powiedziałem: Panie, jestem grzesznikiem i zasługuję, by iść do piekła, ale wiem, że umarłeś za mnie. Proszę cię więc, przebacz mi i zbaw mnie. Modliłem się, prosząc Boga, aby mnie zbawił. I on to zrobił, czyniąc mnie jednym ze swoich dzieci. Jeśli teraz zrobicie coś źle, to już jest inaczej. Zauważcie, że Bóg miał być moim sędzią, ale teraz jest moim ojcem. To całkiem co innego. Na przykład, jeżeli moje dziecko zrobi coś źle, powiedzmy, że wybije szybę w domu, czy ja wtedy dzwonię na policję? Nie, to sprawa rodzinna. Rozwiążemy to w inny sposób, ale jeżeli dziecko sąsiada rozwali szybę, to pewnie zadzwonię na policję i posłużę się prawem, bo nie jest to moje dziecko. Dlatego jeśli już zostajesz dzieckiem Bożym, jesteś traktowany inaczej za swój grzech. To sprawa rodzinna, a nie sądowa. A co z wami? Czy należycie już do Bożej rodziny? Łosie zauważyły, że jeśli będą stać w wodzie, to pożar ich nie spali. Czy wiesz, że jeśli jesteś w Chrystusie, Boży sąd nie dotknie cię? Ja nie będę już sądzony, przynajmniej nie za moje grzechy, chwała Bogu. A co z wami? Co jeśli ci ludzie z nowego porządku świata będą obniżać wkrótce populację na Ziemi? Co jeśli jutro wszyscy będziemy martwi? Nie wiem, kiedy nadejdzie mój czas, ale wiem, że kiedyś umrę. Będę się starał, aby to była ostatnia rzecz, którą zrobię. To również przydarzy się wam. Jeśli dziś umrzesz, to dokąd trafisz? Powinniście zastanowić się nad tym, bo będziecie martwi długi czas. George Washington umarł ponad 200 lat temu i wciąż jest martwym. Jak długo będzie martwy? Po śmierci otrzymujemy tylko kreskę pomiędzy dwiema datami. Możliwe, że zginiecie jeszcze tego popołudnia. Czy widzieliście, jak oni jeżdżą tu, w Wisconsin? Dokąd pójdziecie po śmierci? Pomyślcie o tym, to bardzo ważne. Co wam z tej kreski na nagrobku? Lepiej powierzyć cały ten przedział dat Jezusowi. Wystarczy, że powiesz: Panie, nie mam wiele, ale oddaję ci wszystko. To zdumiewające, co on może uczynić przez ciebie. Wayne Strickland, sławny ateista, już teraz wybrał sobie grobowiec. Interesujący. Biblia mówi: głupiec powiedział w sercu swoim, nie ma Boga. Czy wiecie, że Bóg nie wierzy w ateistów? Ray Comfort napisał wspaniałą książkę. Bóg nie wierzy w ateistów. Nie mów mi, że ty nim jesteś, bo nie ma takich ludzi. Udowodnij, że nie ma Boga. Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy się opamiętali. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to mam ostatnie pytanie. Co robisz dla Bożego Królestwa? Każdy powinien coś robić dla Boga. Rób coś, bo toczy się wojna. Jeśli nie strzelasz, to przynajmniej noś amunicję. Możecie wykorzystywać nasze materiały, jeśli to wam pomoże. Można je kopiować i rozdawać innym. Nasze seminaria dostępne są na płytach DVD. Moi drodzy, cel jest jeden. Dotrzeć do ludzi z Ewangelią. Dlatego możecie korzystać z naszych zasobów. Mamy szczegółowe wykłady dla tych, którzy chcą zanurkować głębiej.
Chcemy umocnić swoją wiarę w to, że Bóg naprawdę stworzył świat w 6 dni, 6000 lat temu. Dlaczego ludzie żyli aż 900 lat? To będzie tematem kolejnego seminarium. Zapraszam i dziękuję. Mamy nadzieję, że podobała Ci się nasza seria seminariów na temat stworzenia, ewolucji i dinozaurów. Jednak o wiele ważniejsze od znajomości faktów naukowych jest odkrycie, czy zmierzamy do nieba. Jeśli nigdy nie powierzyłeś się Chrystusowi jako osobistemu Zbawicielowi, pozwól, że wytłumaczę Ci, co musisz zrobić, aby pójść do nieba. W Biblii jest powiedziane, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, że złamaliśmy Boże prawo, że jesteśmy nieposłuszni Stwórcy. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Niektóre grzechy są gorsze od innych, przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia, ale i tak wszyscy złamaliśmy Boże prawo. Według Biblii musisz pokutować. Słowo pokuta oznacza odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga. Bóg pragnie zmiany w twoim postępowaniu. Chcę usłyszeć: Panie, nie chcę więcej grzeszyć. Przepraszam, że obraziłem Ciebie. Chcę czynić dobrze. Boże, proszę, przebacz mi, zbaw mnie. W liście do Rzymian 3:23 jest napisane: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Musisz przyznać, że jesteś grzesznikiem. Natomiast w liście do Rzymian 6:23 zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy zasługują na śmierć i wieczne potępienie. Ale Jezus umarł za ciebie, kocha cię i chce, byś znalazł się w niebie. Każdemu, kto poprosi Go o zbawienie, Bóg da dar życia wiecznego. Tak mówi list do Rzymian 6:23. Jest to dar Bożej łaski. W liście do Rzymian 10:13 jest napisane: każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Gdy wezwiesz Go i powiesz: Panie, jestem grzesznikiem, przebacz mi proszę. Jeśli poprosisz Go, to On da Ci dar życia wiecznego. Czy pomodlisz się teraz ze mną, by uznać Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Nie chodzi tu o magiczne słowa, bo Bóg zna serce. Jeśli prosto pomodlisz się ze mną i będziesz tego chciał, to Bóg ci przebaczy. Możesz powiedzieć: drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem, bo złamałem Twoje prawa. Przepraszam za to, proszę, przebacz mi. Oczyść mnie swoją krwią. Przebacz moje grzechy i weź mnie do nieba w imieniu Jezusa. Amen. Zgodnie z Biblią, jeśli wezwiesz imienia Pańskiego, będziesz zbawiony. Zatem jeśli poprosiłeś Go o zbawienie, to On to zrobi. Twoim zadaniem teraz jest wzrastać w wierze. Czytaj Biblię codziennie, módl się i dołącz do dobrego kościoła opierającego się na Biblii. Dziękuję bardzo.